Proszę, proszę Państwa, naszym gościem dzisiaj jest znany, dzisiaj sławny dziennikarz, śledczy, pan Wojciech Sumliński, z zawodu psycholog, absolwent psychologii dzisiejszego UKSW, kiedyś ATK, Żoli Bożanin, rocznik 1969, ale z zawodu dziennikarz śledczy. Jako dziennikarz śledczy miał wiele sukcesów. Przede wszystkim to, jak kiedyś mi powiedział, że nie zostałby dziennikarzem śledczym, gdyby nie żona i gdyby nie jego przeprowadzka do Białej Podlaskiej na Podlasie, gdzie poznał prokuratora Andrzeja Witkowskiego. A ponieważ był na Żoliborzu wychowany na homiliach księdza Jerzego Popiełuszki, to zawsze mówię, że to są wyznawcy księdza Jerzego, więc czuł taki obowiązek podjęcia się tym tematem. Zaprzyjaźnił się z prokuratorem i dzięki niemu, czy przez niego, został dziennikarzem śledczym. Zaczął badać przede wszystkim sprawę zabójstwa księdza Jerzego. Napisał wiele artykułów. Napisał scenariusz do Telewizji Polskiej o księdzu, do filmu o księdzu Jerzym. Napisał aż 3 książki. Właściwie poświęcił 10 lat ujawnianie zupełnie innych okoliczności zabójstwa księdza Jerzego, ale najważniejsze są książki. Napisał, kto naprawdę go zabił, Teresa Prawa Robot i ostatnia książka, która jest przebojem. Jak Państwo wiecie, 30-letnia rocznica minęła w październiku śmierci, Lobotomia. Ale ja mówię o Jerzym Popiełuszce. Natomiast napisał oczywiście inne książki. Przede wszystkim jest autorem bestsellerowych powieści autobiograficznych pod tytułem Z mocy bezprawia i Z mocy nadziei, które ukazują m.in. działalność WSI i powiązań oficerów służb tajnych z politykami, m.in. z prezydentem Bronisławem Komorowskim. Pracował jako dziennikarz w życiu w Gazecie Polskiej, Wprost i Telewizji Polskiej. Był laureatem wielu nagród, w tym nagrody ministra spraw wewnętrznych za cykl reportaży o nadgranicznej przestępczości zorganizowanej, napisanych pod pseudonimem Stefan Kukulski. Był 2 razy nominowany do nagrody PRESS w kategorii dziennikarstwa śledczego. Tak jak już mówiłam, jako pierwszy ujawnił tajne akta świadka koronnego. Ujawnił wiele nieznanych faktów na temat księdza Jerzego Popiełuszki. Książka ta jest bestsellerem. Może chciałabym, Panie Wojtku, żeby Pan wyjaśnił tytuł. Skąd ten tytuł? Lobotomia 3.0. Myślę, że nie wszyscy go rozumieją. Ja najpierw chciałem Państwa najgorętszej przeprosić. Wydawało mi się, że tym razem uda mi się zdążyć bez spóźnienia. Bo miałem jechać pociągiem, ale niestety nie zdążyłem na ten pociąg, bo tu się okazało, że jeszcze muszę wykonać pewną szybciutką pracę dla Krzysia Skowrońskiego. No nie zdążyłem na pociąg, jechałem samochodem, także stąd moje opóźnienie, za które najgoręcej Państwa przepraszam i dziękuję, że Państwo poczekaliście. Skąd ten tytuł? Tytuł Lobotomia, powiem skromnie, ale też uczciwie, nie ja byłem pomysłodawcą tego tytułu, tylko mój serdeczny przyjaciel, o którym piszę w książce Z mocy nadziei, przyjaciel z mojej ławki szkolnej. Razem chodziliśmy na mszę księdza Jerzego Popiełuszki, razem wychowywaliśmy się na tych homiliach, obydwaj byliśmy w jednej szkolnej ławce. Później mój przyjaciel miał swoją dawkę trudnych przejść życiowych, takich osobistych, o których nie będę mówił. Nie widzieliśmy się wiele, wiele lat i nagle po latach się okazało, że spotykam mojego przyjaciela. My dwaj z żoliborskiej szkoły 159 na Żoliborzu, wychowywani na homiliach księdza Jerzego. Po wielu latach spotykamy się na Podlasiu. Okazało się, że mój przyjaciel zamieszkał kilka kilometrów ode mnie. I stał się dla mnie takim największym wsparciem, bo tułał się gdzieś tam po świecie, od Stanów Zjednoczonych po Azję, a skończył na Podlasiu. I
i od tamtej pory wspiera mnie. I tytuł Lobotomia był pomysłem mojego właśnie przyjaciela, któremu poświęcam troszkę miejsca w książce Z mocy nadziei. Ja pierwszy raz termin lobotomia usłyszałem na studiach psychologicznych, właśnie na Akademii Teologii Katolickiej, bo tak się nazywała uczelnia, którą zaczynałem. Gdy kończyłem, to nazywała się już Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. I pamiętam, że ten termin i w ogóle wszystko, co było związane z lobotomią, zrobiło na mnie wrażenie, bo jako student nie bardzo wierzyłem, że coś takiego mogło mieć w ogóle miejsce. Wydawało mi się, że to jest jakaś absolutna abstrakcja, bo kto by uwierzył, gdyby się nie przekonał niejako, że tak rzeczywiście było, że można było wymyśleć coś tak abstrakcyjnego, żeby przekuwać szpikulcami do kruszenia lodu ludziom oczodoły, kręcić nimi na chybił trafił, przecinając w ten sposób zwoje nerwowe, okaleczając ludzi, robiąc z nich bezmyślne rośliny, a niekiedy nawet zabijając, i jeszcze nazywać to leczeniem. Tak naprawdę było, tak naprawdę było. Na tym naprawdę polegała lobotomia. Panowie Freeman, pan Freeman i Moniz wymyślili, jeden wymyślił, drugi kontynuował tę metodę, rozsławił ją, jeśli można tak powiedzieć. I rzeczywiście w wyniku tej metody tysiące ludzi okaleczono, robiąc z nich bezmyślne rośliny. Były wśród tych osób także osoby znane, jak siostra prezydenta Kennedy'ego, Rosemary Kennedy. Piękna młoda kobieta sprawiała rodzinie trudności, bo spotykała się z wieloma mężczyznami. Obawiano się, że będzie z tego być może jakaś ciąża i to zaszkodzi wizerunkowi rodzinie Kennedy'ich. W związku z tym tę piękną młodą kobietę wbrew jej woli poddano lobotomii. I już nie sprawiała kłopotów. Była do końca życia rośliną, patrzyła się w jeden punkt, śliniła się, bełkotała i skończyła w zakładzie dla osób chorych umysłowo. W ten sposób wyleczono Rosemary Kennedy. Podobny sposób leczono tysiące innych ludzi. Leczono, biorę to w wielki cudzysłów, ale de facto przez wiele lat medycyna nazywała lobotomię leczeniem. I co więcej, jej autor dostał za tą metodę Nagrodę Nobla. I gdy świat medycyny doszedł do wniosku, że to jest jakieś szaleństwo, że co my robimy, jak możemy dopuszczać do okaleczania ludzi, przecież ta metoda nikogo nie leczy, tylko jak powiedział jeden z profesorów, zamienia ludzi w kompletnych idiotów. Dopiero wtedy tę metodę, zakazano uprawiania tej metody i lobotomia dziś już nie jest dopuszczalna nigdzie na świecie. Ale nawet po zakazaniu jej twórcy nie odebrano Nagrody Nobla. To jest kolejny absurd. On figuruje wśród laureatów Nagrody Nobla do dziś. Pamiętam, że kiedy mój przyjaciel powiedział mi właśnie, że ma taki pomysł na tę książkę, że to jest lobotomia, bo to, co z nami się robi, to jest właśnie lobotomia na masową skalę. Metoda może nie jest uskuteczniana przy pomocy szpikulców do kruszenia lodu, bo nikt nam nie wbija ich przez oczodoły, ale de facto efekt jest ten sam przy pomocy innych narzędzi. Przy pomocy telewizora, radia, internetu, innych mass mediów zamienia się wielu z nas, powiedzmy, jeżeli nie w idiotów, to w ludzi, którzy oduczają się myślenia. Powielając tysiąc razy kłamstwa, kłamiąc w sposób absolutnie jawny i to tak bezczelny często, że brakuje słów. Ale co jest najbardziej zdumiewające, no to większość naszego społeczeństwa to wszystko jakby przyjmuje i uważa za coś, co rzeczywiście jest właściwe i co rzeczywiście jest prawdziwe. No, przykładów tej lobotomii jest dookoła nas mnóstwo. Ja mógłbym powiedzieć, że dla mnie, nie chcę tu obrażać, absolutnie nie chcę, bo to nie o to chodzi. Każdy może obrazić, każdy może wypowiedzieć jakieś złośliwe słowa i to nie o to chodzi. Ale jak słuchałem wypowiedzi pana prezydenta na przesłuchaniu, to w paru punktach się zastanawiałem, czy naprawdę nie tak by odpowiadał człowiek po lobotomii. Bo wypowiedzi pana prezydenta były dla mnie niekiedy zdumiewające. Ja państwu podam przykład, bo tak jak mówię, nie chcę obrażać, to nie trudno kogoś obrazić, każdego można, tak? Ale jeżeli na przykład w roku, przejdę jeszcze do książki za chwilkę, ale skoro jestem przy tym wątku, jeżeli panu prezydentowi czytane są, być może państwo tego nie wyłapywaliście, bo to było dużo rzeczy, tak samo jak nie były wyłapywane kłamstwa prezydenta, które są jasne dla kogoś, kto zna akta sprawy. Ja tą sprawą żyję, dlatego wyłapywałem każde kłamstwo. Opinia publiczna nie zna tych wszystkich meandrów, dlatego ich nie wyłapywała.
Natomiast ten, kto się w te akta sprawy zapędził, poznał je, to widział, ile razy prezydent po prostu skłamał. Nie jestem politykiem, więc nie używam słów okrągłych. Mówił nieprawdę, mijał się z prawdą. Jak ktoś kłamie, to dla mnie kłamie. To jest dla mnie proste i ja to nazywam w prosty sposób. Ale wracam do tej lobotomii i przesłuchania pana prezydenta. Jeżeli czytane są zeznania panu prezydentowi z lipca 2007 roku i pan prezydent odpowiada, skoro pytany jest przez sędziego, czy świadek potwierdza, czy zgadza się z tymi zeznaniami. Tak, potwierdzam. Skoro tak zeznałem w prokuraturze, to znaczy, że to jest prawda. W styczniu 2008 roku pan prezydent drugi raz zeznawał w prokuraturze. W międzyczasie zeznawali inni świadkowie, którzy podważyli jego zeznania z lipca 2007 roku. W związku z tym w styczniu 2008 roku pan prezydent w prokuraturze zeznaje i mówi, że to wszystko, co mówił wcześniej w lipcu, to jest pomyłka, że on się tam mylił, że miał dużo obowiązków i że on chce to wszystko sprostować. I element po elemencie prostuje, zmienia te zeznania. W styczniu 2008 roku, czyli pół roku później. I czytane są te zeznania ze stycznia 2008 roku. I znów pada pytanie, czy świadek się zgadza z tymi zeznaniami? Tak, zgadzam się, wszystko co powiedziałem w prokuraturze jest prawdą. W związku z tym ja zadaję pytanie panu prezydentowi. Proszę świadka, świadek przed chwilą potwierdził zeznania z lipca 2007 roku, a po chwili ze stycznia 2008 roku. Szkopuł w tym, że te pierwsze całkowicie zaprzeczają tym drugim, te drugie zaprzeczają tym pierwszym. W związku z tym, które zeznania są wreszcie prawdziwe? No bo niemożliwe, jeżeli świadek, jeżeli ktoś mówi na ścianę, że jest biała, a za chwilę, że jest czarna, no to za którymś razem musi się określić, tak? W związku z tym pytam pana prezydenta, no niech świadek wreszcie powie, które zeznania są prawdziwe, bo przed chwilą świadek potwierdził jedne i drugie, a to jest sprzeczne. Pan prezydent odpowiada, wszystko co zeznałem w prokuraturze jest prawdą i nic więcej nie mam do powiedzenia. No to ja na gruncie zdrowego rozsądku nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Tymczasem takie rzeczy wypowiadane przez najważniejszą osobę w Polsce, prezydenta Polski, przechodzą i to przechodzą tak gładko, tak? Tak jakby tam było dużo więcej takich sytuacji. Ja rozumiem, że opinia publiczna ma milion spraw, którymi się musi interesować i powiedzmy, jak to już było wiele razy powiedziane, sałatka pani poseł była ważniejsza niż przesłuchanie pana prezydenta. Ale to, proszę państwa, nie chodzi o to, że jest to moja sprawa, bo najtrudniej się wypowiadać we własnej sprawie, bo nikt nie chciałby być sędzią we własnej sprawie. Chodzi tylko o to, bo co jest kwintesencją? Ja troszkę odbiegłem od pytania. Myślę, że trzeba tutaj taki trend dać. To może wrócę do pytania. Tak, ale chodzi o to, że pan Wojciech Sumliński jest w procesie, że tak powiem, prawnym z prezydentem Komorowskim. I pan prezydent Komorowski jest świadkiem w tej sprawie i ostatnie przesłuchanie było 18 grudnia w Pałacu Prezydenckim, tutaj niektórzy z państwa byli i dlatego, że tak powiem, o tej lobotomii nawiązał do tego... No, nawiązałem do lobotomii, bo to, co mówi pan prezydent, było całkowicie sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i sprzeczne z zasadami zdrowego myślenia. Nie można na tą samą ścianę powiedzieć, że jest jednocześnie i biała, i czarna i powiedzieć, jeżeli mówię, że jest biała i jednocześnie, że jest czarna, to mówię prawdę za każdym razem, tak? To jedno wyklucza jakby drugie, a pan prezydent taką linię obrony przyjął, co było absolutnie sprzeczne z faktami, ale jakby... Ale może wróćmy do książki, lobotomia. To, co zrobiono ze sprawą księdza Jerzego, w moim przekonaniu, i nie jestem tu odosobniony, to jest właśnie lobotomia w najwyższym wydaniu. Bo większość Polaków sądzi, że zna prawdę o tej zbrodni i zna wszystko, co istotne, co się z tą sprawą wiąże, że ksiądz Jerzy zginął 19 października 1984 roku, że zabili go czterech funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, że spotkała ich za to zasłużona kara, że wszystko, co w tej sprawie było do wyjaśnienia, jest wyjaśnione i nic już tutaj nie ma więcej do wyjaśniania. Prokurator Andrzej Witkowski, który jest jednym z moich dwóch lub trzech mentorów, osób, które wywarły na mnie największe jak gdyby wrażenie w życiu i taki największy wpływ miały na
na moje postrzeganie wielu aspektów naszej rzeczywistości. Prokurator Andrzej Witkowski jako pierwszy zwrócił uwagę, że nic się w tej sprawie nie klei, że to wszystko od samego początku jak gdyby rozchodzi się w szwach. I później przez wiele, wiele lat on i jego zespół śledczy, bo była to cała duża grupa śledcza, to było wielu prokuratorów, 5 prokuratorów, 4 funkcjonariuszy policji i 2 biegłych zajmujących się kwerendą akt archiwalnych, byli podwładnymi prokuratora Witkowskiego. I kiedy mówię Andrzej Witkowski, to tak naprawdę używam skrótu myślowego, bo chodzi mi o zespół śledczy prokuratora Witkowskiego. Więc Andrzej Witkowski, a tak naprawdę cała grupa śledczych, odkryli, że wszystko, co nam w tej sprawie powiedziano, co poza miejscem i czasem uprowadzenia księdza Jerzego, jest kłamstwem. I co więcej, odkryli, dlaczego nas okłamano. Odkryli mianowicie, że drążąc tę sprawę i zagłębiając się w nią coraz głębiej, dochodzimy do wielu aspektów rzeczywistości, która nie jest historią, tylko są to aspekty, które wciąż funkcjonują wokół nas. Dotarli między innymi do dość zdumiewającej roli panów Geremka i Mazowieckiego w rozmowach z generałem Kiszczakiem Jaruzelskim już 30 października 1984 roku, a więc w dniu oficjalnego wydobycia zwłok księdza Popiełuszki. Tak naprawdę te zwłoki wydobyto 4 dni wcześniej. Dotarli do wielu innych faktów, dotarli do świadków, którzy całkowicie zanegowali wersję toruńską. Tu dochodzimy do kolejnej lobotomii, bo wersja toruńska, jeżeli Państwo sięgniecie gdzieś do Wikipedii albo do jakichś innych opracowań źródłowych, to przeczytacie, że ksiądz Jerzy zginął właśnie 19 października, zabili go 4 funkcjonariusze SB. Przeczytacie to, co ustalono w Toruniu. Słowo ustalono biorę wielki cudzysłów. To, co nam przekazano w Toruniu. Wersję toruńską nie wierzy dzisiaj już nikt, absolutnie nikt. To nie ulega wątpliwości, że tylko ktoś naprawdę szalony mógłby dziś po tym wszystkim, co ujawniono, powiedzieć, że jest to wersja, która trzyma się, choćby ociera o prawdę. Nikt tę wersję nie wierzy, a jednak paradoks polega na tym, że jest to wersja dotąd obowiązująca. To jest jakiś niesamowity paradoks. Ja pamiętam moją dyskusję z panem Krzysztofem Piesiewiczem w programie Kuby Strzyczkowskiego, kiedyś to było o godzinie 12, dyskusja na żywo, gdzie pan profesor wreszcie w pewnym momencie mówi: ja przyjmuję to, co panowie mówicie, pan Witkowski, że ta wersja ma bardzo dużo słabych punktów, że ona rzeczywiście wygląda jak dom, który ma dziurawy dach, dom, który nie ma okien, dom, w którym trzęsą się ściany, ale ten dom jest, ten dom stoi, mówi pan Piesiewicz. Wy ten dom chcecie zburzyć, a nie dajecie żadnej gwarancji, że w miejsce tego domu postawicie nowy, lepszy. Mówiąc krótko, pan Krzysztof Piesiewicz przyznał się do tego, że on sam ma bardzo duże wątpliwości odnośnie tej wersji i sam wie, że w wielu miejscach ta wersja nie jest zgodna ze stanem faktycznym, ale woli przyjąć coś takiego, niż odważnie podążyć za prawdą, poszukać tej prawdy. Tak jakby powiedział, przyjmijmy tę półprawdę czy ćwierć prawdę, bo lepsza ćwierć prawda niż nie wiadomo, co będzie na końcu waszych dociekań. Najmocniej przepraszam. Jedno słowo tylko. Jednak są takie osoby, które wierzą w tą nieprawdziwą prawdę, a mianowicie pani Ewa Czaczkowska ze swoim współpracownikiem napisała na ten temat już po pańskiej promocji książki w Amikusie z miesiąc, że w Rzeczpospolitej artykuł broniący tej oficjalnej toruńskiej wersji w sposób absolutnie prymitywny, powiedziałbym, i nie do przyjęcia. Pani, bardzo proszę, ja bym właśnie zaproponował, żebyśmy dyskutowali, bo ja bym, nie wiem, czy tak może być, bo... Tak może być. Znaczy, może pan powie najpierw, panie Wojtku, co jest nieprawdą w tym procesie? Proszę Państwa, ja podążę tropami, tak jak to patrzył na to prokurator Witkowski. Może tylko 2 słowa a propos pani Czaczkowskiej. Ja od bardzo, bardzo dawna, od kilku lat, a od momentu lobotomii to już notorycznie, dopominam się, zachęcam, namawiam, prosiłem także Krzyśka Skowrońskiego jako prezesa SDP o zorganizowanie otwartej debaty, w której po jednej stronie usiedliby pani Czaczkowska, pan Wiścicki, ktokolwiek jeszcze inny z nimi, po drugiej stronie mogę usiąść ja sam.
na żywo, poprosiłem Krzyśka, zorganizuj taką debatę, żebyśmy zmierzyli się na argumenty, tak? Bo pani Czaczkowska i pan Wiścicki przyjęli bardzo wygodną pozycję, pozycję recenzentów. To znaczy, siadają sobie, piszą, ale do otwartego pojedynku nie chcą stanąć. Nie chcą stanąć, żeby się zmierzyć na argumenty. Kiedy słyszę argument pani Czaczkowskiej, że ksiądz Jerzy zginął 19 października, bo w jego żołądku znaleziono niestrawiony serek, no to mi ręce opadają. Proszę Państwa, Andrzej Witkowski badał kwestię tego serka wiele razy. Ma ekspertyzy 3 niezależnych profesorów, którzy jednoznacznie stwierdzili, że w sytuacji takiego stresu, jakim poddany był ksiądz Jerzy, w organizmie człowieka dzieją się rzeczy tak niesamowite, że ten serek mógł być niestrawiony nawet po dużo dłuższym okresie. Tym bardziej, że tak naprawdę nie do końca było wiadomo, czy to jest serek, czy nie serek, bo wikary, który zapraszał księdza Jerzego do Bydgoszczy, do końca nie mógł jednoznacznie powiedzieć, czy częstował księdza serkiem, czy częstował go jajecznicą. To jest kwestia bardzo, bardzo słaba. A o tym, co się dzieje z organizmem człowieka w sytuacji stresu, jak cały metabolizm zwalnia i jak niesamowicie się zachowuje, to zanim wrócę do tego, co jest nieprawdą, to mogę Państwu opowiedzieć taką, zrobię prywatną jakby opowieść króciutką, to mogę Państwu opowiedzieć na swoim przykładzie. Gdy 13 maja 2008 roku byłem zatrzymywany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to byłem po nieprzespanej nocy, bo do trzeciej pisałem kolejną książkę właśnie o księdzu Jerzym. O 6 mnie obudzono, czyli spałem tylko 3 godziny. Następnej nocy, z 13 na 14, proszę mi wierzyć, bo tak było, nie spałem ani sekundy w celi, bo taki był stres. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, co będzie dalej, miałem różne warianty. Stres był tak wielki, że nie mogłem jeść, nie mogłem pić. Po prostu tak jakby wszystko zwolniło. Z 14 na 15 sytuacja się powtórzyła. Nie spałem kolejny raz ani sekundy. Wiem, że to wygląda na abstrakcję, ale naprawdę tak było. 15 zostałem wypuszczony, sąd wtedy nie zdecydował się na areszt. Zadzwonił do mnie Janek Pospieszalski, mówiąc, dziś mamy program, akurat tego dnia miał program, na żywo, przyjdź, opowiedz o tym, o co tu chodzi, czy dasz radę. Mówię, dam radę. O 21 byłem w Telewizji Polskiej, później jeszcze żeśmy do rana dyskutowali w tej telewizji, o godzinie 5 wróciłem do domu i wciąż nie mogłem spać. Moja żona później nazwała to dietą ABW, nie życzę nikomu takiej diety, kilka dni bez snu, kilka dni bez jedzenia, bo po prostu nie byłem w stanie nic jeść. Ja dopiero 4 nocy zasnąłem na 3 godziny i obudziłem się po 3 godzinach, tak adrenalina trzymała. Więc nigdy nie sądziłem, że ludzki organizm ma takie rezerwy, że może w sytuacji stresu wydobyć z siebie te rezerwy i spowodować, że człowiek 3 noce nie śpi i nie chce mu się spać. Oczywiście cena, jaką się za to płaci, jest ogromna, bo ja 13 maja rano byłem Szatynem, a 15 maja wyglądałem tak, jak wyglądam dziś. To znaczy osiwiałem w kilka nocy, osiwiałem w kilka dób. I to się stało, jak spojrzałem w lustro 15, to się nie poznałem, tak? Czyli organizm te rezerwy wydobywa, ale płaci się za to jakąś cenę. Mój stres zakładał był miniaturką stresu, jakąś drobną namiastką, kropelką stresu księdza Jerzego. Bo ja wiedziałem, że mnie chcą zniszczyć, ale nie zamordować, nie torturować, nie gnębić. Ksiądz Jerzy był poddany stresowi 1000 razy silniejszemu. Tego możemy być pewni. Więc co się działo z organizmem księdza Jerzego, Bóg jeden raczej wiedzieć. Budowanie teorii na tym, że ksiądz Jerzy został zamordowany 19 października, bo w jego organizmie znaleziono niestrawiony serek, to jest budowanie na piasku. To jest budowanie na czymś tak wątłym i słabym, że to całkowicie nie trzyma się racjonalności, tym bardziej, że podważyły wersję tego serka 3 autorytety medyczne. Wracam do tego, co nie jest prawdą. Andrzej Witkowski zaczął od samego początku, to znaczy zaczął od zbadania człowieka, który zbudował wersję toruńską, czyli Waldemara Chrostowskiego. Pierwsze pytanie, jakie zadał sobie prokurator Witkowski, idąc od początku, to czy taki skok, jakiego dokonał Waldemar Chrostowski, jest wykonalny? Kierowca księdza Jerzego. Dwóch kaskaderów zgodziło się
wystąpić w wizji lokalnej, ale obydwaj powiedzieli, że przy prędkości, o której mówił Chrostowski, to jest niemożliwe. Nie ma możliwości, żeby to była prędkość około 100 km na godzinę. Jeden się zgodził przy prędkości poniżej 50, drugi powyżej 50. Jeden trafił z bardzo poważnymi obrażeniami do szpitala na wiele tygodni, drugi ze złamanym barkiem i też poważnymi ogólnymi obrażeniami, a prędkość była dwa razy mniejsza. Bardzo zbliżone warunki pogodowe i terenowe, bo Andrzej Witkowski bardzo precyzyjnie o to wszystko dbał. Przy prędkości dwa razy mniejszej obydwaj specjaliści od wyskakiwania z pędzących aut skończyli w szpitalu. Waldemar Chrostowski otarł się z kurzu i tak jak Państwo pamiętacie, pobiegł dalej przy prędkości dwa razy większej. Jak mi to przedstawiali biegli, z którymi rozmawiałem, to jest mniej więcej tak, jakby człowiek wyskoczył z 10 piętra, otarł się z kurzu i pobiegł dalej. To jest niemożliwe. Na gruncie logiki i racjonalności to jest niemożliwe. Na UKSW była niedawno debata, gdzie ja byłem zaproszony przez Milenę Kindziuk, która miesiąc przed debatą do mnie zadzwoniła i mówi, wiesz, nie wiem, czy ta debata się w ogóle, Wojtek, odbędzie. Znamy się z absolwentką tej samej uczelni, co ja. Nie wiem, czy ta debata się odbędzie. Więc tak naprawdę to na razie ja zawieszam to zaproszenie, bo chyba debaty nie będzie. Ja wtedy powiedziałem, Milena, no nie żartuj, jak ja tam nie pasuję, to po prostu to powiedz, tak, a nie jakieś tam zasłony. Debata się oczywiście, nie debata, no to był taki kongres, wszystko się odbyło, no ale powiedzmy, ja tam nie do końca pasowałem. Wiem tylko, że profesor Wojciech Rybak bronił tutaj wersji prokuratora Witkowskiego. I co przekazał mi profesor? Jakich argumentów użył jeden z księży, biorący udział w tej debacie, gdy profesor powtórzył no mniej więcej to, co ja Państwu mówię teraz, że taki skok był niewykonalny. Argument księdza był taki. Dlaczego Pan, Panie Profesorze, wyklucza działalność czynnika nadprzyrodzonego, mówiąc krótko tego, że stał się cud, że Pan Bóg pomógł Chrostowskiemu. Proszę Państwa, no zakładam, że większość z Państwa jest to ludzie wierzący, ja także wierzę w Pana Boga, ale to jest mieszanie porządków. Jeżeli będziemy mieszać porządek prawny i porządek nadprzyrodzony, to w ten sposób można wytłumaczyć wszystko, tak? Można wytłumaczyć wszystko, jeżeli będziemy robić tak, to nawet księża w kuluarach UKSW mówili między sobą, jak mi przedstawiał profesor, że to już jest jakiś rozpaczliwiec, że to już po prostu pokazuje, że nie ma innych argumentów, więc sięga się po takie argumenty, że owszem, Chrostowski nie mógł wykonać takiego skoku, ale Pan Bóg mu pomógł i dzięki Panu Bogu mógł zrobić wszystko, tak? No, w ten sposób naprawdę możemy wytłumaczyć wszystko, absolutnie wszystko, tak? Przyjmijmy, że na gruncie logiki i na gruncie ekspertyz i na gruncie fachowców taki skok był niewykonalny, on był niemożliwy. Co się dzieje dalej? Waldemar Chrostowski mówi o tym, że Waldemar Chrostowski miał na rękach kajdanki, ale te kajdanki, jak się okazało, nie wszystko funkcjonariusze SB zniszczyli, gdzieś ci ludzie są tylko ludźmi, też popełniają błędy. Te kajdanki okazało się, że mają napiłowane ząbki, one się rozpięły w trakcie skoku. Waldemar Chrostowski miał podartą marynarkę. Mówił, że szarpali go SB-cy, kiedy skakał i podarli mu tą marynarkę w wyniku właśnie, skakał, oni go trzymali, ona się rozdarła. Dwóch profesorów materiałoznawstwa i włókiennictwa przedstawiło ekspertyzy, że marynarka nie rozdarła się na skutek szarpnięcia, nie rozdarła się o asfalt. Marynarka została nacięta żyletką lub brzytwą, zanim zetknęła się z podłożem. Taka jest niezależna ekspertyza dwóch profesorów materiałoznawstwa i włókiennictwa. Więc tak jakby ktoś zaimprowizował rozdarcie na skutek szarpnięcia, ale zrobił to właśnie w sposób sztuczny, żyletką lub brzytwą. No nie zrobił przecież tego funkcjonariusz SB, który chciał Chrostowskiego zatrzymać, drąc mu żyletką czy brzytwą marynarkę, tak? Czyli widać było, że to było sztuczne. Waldemar Chrostowski przygotował sobie alibi do tego na miesiąc przed tragedią. Bo jak zeznał Józef Popiełuszko prokuratorowi Witkowskiemu,
Na ponad miesiąc przed uprowadzeniem księdza Jerzego Chrostowski opowiadał mu o tym, jak się wyskakuje z pędzącego auta. Mówił, że był komandosem, że uczono go, jak się zachować w sytuacji, gdy trzeba skakać z pędzącego samochodu, że trzeba zwinąć się w kłębek i wtedy człowiekowi nic się nie stanie. Jak nazwać to inaczej, jeżeli nie przygotowywaniem sobie alibi, tak? No, można wierzyć, że jest to jakiś zbieg okoliczności. Waldemar Chrostowski jest jedynym znanym opozycjonistą, który dostał odszkodowanie od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych generała Czesława Kiszczaka. Ja rozmawiałem z państwem Gwiazdami, z państwem Romaszewskimi, z innymi wieloma opozycjonistami. Pytałem ich, czy jest możliwe, żeby za czasów generała Kiszczaka w MSW to MSW wypłacało komuś odszkodowanie. Powiedzieli mi, że nie znają takiego przypadku, że to jest jakaś abstrakcja. Waldemar Chrostowski dostał na ręce mecenasa Edwarda Wendę, który był jego pełnomocnikiem, 1 650 000 zł odszkodowania. Przeciętny Polak musiał wtedy pracować w roku 1987 na te pieniądze 5 lat. Za co dostał to odszkodowanie? Za zawarcie tajnej ugody. Całą dokumentację tej tajnej ugody zamieściłem w książce Kto naprawdę go zabił. Tam się pod nią podpisuje kilka osób, między innymi pan Janczura, pan Ciosek, no i oczywiście generał Czesław Kiszczak. Tak? Co jest w tej tajnej ugodzie? W wyniku tajnej ugody Waldemar Chrostowski stwierdza, że wszyscy funkcjonariusze SB skazani w procesie toruńskim to są jedyne i wyłączne osoby, które odpowiadają za uprowadzenie, nikt więcej. I w zamian za takie stwierdzenie resort MSW wypłaca mu to odszkodowanie, tak? To jest tak, jakby chciał zamknąć Chrostowski z pozycji autorytetu, którym wtedy był, jakby chciał zamknąć dalsze dociekania. Jest jedynym przypadkiem, który człowieka, który dostał odszkodowanie. I to jeszcze jakie? 5-letnia średnia ówczesna pensja krajowa. Mówiąc krótko, to odszkodowanie zrobiło z niego bardzo zamożnego człowieka. Tym zamożnym człowiekiem został zresztą wcześniej, dlatego że Józef Popiełuszko zeznał Witkowskiemu, prokuratorowi Witkowskiemu, że przekazał zdjęcia, które państwo na pewno znacie, zdjęcia zamieszczone w gazecie Paris Match. Józef Popiełuszko mógł zrobić zdjęcia bratu leżącemu w trumnie i dał film do wywołania Chrostowskiemu, który się parał fotografiką. I już kilka dni później te zdjęcia ukazały się w gazecie Paris Match. Jak powiedział Józefowi Popiełuszko jeden z biskupów, on tak zeznał, Witkowskiemu, Chrostowski za te zdjęcia zainkasował, o ile pamiętam, $12,000. W roku 1984 przeciętny Polak zarabiał $20, chyba nawet niespełna $20. Chrostowski miał za to otrzymać fortunę, za te zdjęcia właśnie. Zatem przywłaszczył samochód księdza. Przywłaszczył sobie samochód księdza Jerzego. Był wielokrotnie nakrywany później na przeszukiwaniu rzeczy księdza Jerzego już po jego śmierci. Zachowała się teczka, dokumentacja dotycząca zarejestrowania Waldemara Chrostowskiego jako kontakt operacyjny do sprawy kryptonim Popiel, gdzie jedynym figurantem jest ksiądz Jerzy Popiełuszko. Zniszczono teczkę pracy Waldemara Chrostowskiego w 1989 roku, jak to napisali funkcjonariusze SB, z uwagi na znikomą wartość operacyjną. Doktor Leszek Pietrzak i także kilku innych biegłych stwierdziło, że w ten sposób Służba Bezpieczeństwa uzasadniała niszczenie dokumentów szczególnie dla niej ważnych i szczególnie istotnych. Mówiąc krótko, teczka pracy Chrostowskiego została zniszczona, ale wiemy na podstawie tego, co ocalało, że SB zarejestrowała go tylko i wyłącznie do jednej sprawy, do sprawy kryptonim Popiel, gdzie figurantem jedynym był ksiądz Jerzy Popiełuszko. Nadała mu pseudonim Desperat Waldemarowi Chrostowskiemu. I cała sekwencja tych wydarzeń, o których tu państwu mówię, i także wiele, wiele innych, one jednoznacznie wskazywały prokuratorowi Witkowskiemu, że miejsce Waldemara Chrostowskiego jest na ławie oskarżonych. Ja z Waldemarem Chrostowskim miałem jedno spotkanie, jedno jedyne. To było spotkanie w Pałacu Kultury, gdzie pojechałem z ekipą telewizyjną. Chrostowski nie chciał się spotkać, odmówił nam zgody na wywiad. To był rok 2005. Myśmy tam wyjechali podstępem. Ominęliśmy ochronę i wjechaliśmy podstępem. Przyjaciel księdza Jerzego, być może państwo macie taki wizerunek Chrostowskiego, jaki jest z filmu mojego kolegi Rafała Wieczyńskiego, takiego dość spokojnego, sympatycznego człowieka. Przyjaciel księdza Jerzego wita nas słowami: kto was tu wpuścił?
Panie Waldemarze, niech się pan nie denerwuje. Chcieliśmy z panem porozmawiać. Zaraz zejdę na dół i chopier. Taki język męta, łobuza, który w każdym zdaniu używa przekleństw. Pół godziny nas wyrzucał, nie daliśmy się wyrzucić. Dobrze, opowiem co chcecie. No co chcecie wiedzieć? No dobra, co chcecie wiedzieć? No niech pan opowie, jak to było. Opowiada tą swoją wersję o skoku, o tych wszystkich innych rzeczach, które w ogóle się nie trzymają faktów. Ja mu zadaję tylko jedno pytanie. On po tym pytaniu przerwał wywiad. Panie Waldemarze, dwa razy pobił pan milicjanta w stanie wojennym. W tym raz tak, że milicjant trafił do szpitala. Dlaczego, jak pan uzasadni to, że nie zatrzymano pana nawet na jedną minutę? Chrostowski, patrząc w oko kamery, odpowiada: widocznie sąd uznał, że słuszność była po mojej stronie. No, ci z państwa, którzy pamiętają stan wojenny, ja księdza Jerzego mordowano, miałem tylko 15 lat, czyli byłem dość młodym człowiekiem. Ale nawet ja wiedziałem, że pobicie milicjanta w stanie wojennym to jest zbrodnia. To nie ma większej zbrodni. To chyba lepiej byłoby napaść na bank z bronią w ręku, bo byłyby mniejsze konsekwencje. Chrostowski dwa razy bije milicjanta, w tym raz tak, że milicjant trafia do szpitala i nie zostaje w stanie wojennym. I nie zostaje zatrzymany nawet na jedną minutę. To się nie mieści w ramach logiki stanu wojennego, tego, co się wówczas działo. Bo był potrzebny przy księdzu Jerzym. No, był potrzebny i czuł się mocny. I czuł, że może sobie pozwolić na dużo, tak? Nie wiem, czy na wszystko, ale na pewno na dużo. Nawet mieszkał na... No, z tym mieszkaniem to jest kolejna historia. Tajemnicza. Ja pamiętam, jak z Jankiem Żarynem polemizowaliśmy, bo Janek Żaryn, byliśmy kiedyś w Stalowej Woli i mieliśmy taką dyskusję, gdzie Janek Żaryn mówi, że co do zasady zgadza się z prokuratorem Witkowskim, ale nie zgadza się w jednym punkcie, w tym, że Chrostowski był współpracownikiem SB. No, trochę to nielogiczne, bo jeżeli ktoś się nie zgadza z tym, że Chrostowski był, jeżeli ktoś uważa, że Chrostowski nie był współpracownikiem SB, to tak naprawdę całą wersję Andrzeja Witkowskiego można wyrzucić do kosza. Więc nie można się godzić na to i na to. Ja pytam Janka Żaryna, jak on to argumentuje. On mówi tak, pyta mnie, czy ja wiem, że on był represjonowany. Ja mówię, na jakiej podstawie tak uważasz? Dyskusja na żywo. Janek mówi, no na takiej, że mu spalono mieszkanie. Proszę Państwa, z tym mieszkaniem to było tak. Ja piszę o tym w książce Lobotomia, opowiadam o tym na spotkaniach. Ksiądz Jerzy był inwigilowany bardzo mocno, bo wokół niego funkcjonariusze SB roztoczyli całą sieć informatorów. Hutnicy, którzy go ochraniali, znajdowali podsłuchy w zamku do drzwi, w żyrandolu. Był otoczony agenturą w olbrzymim stopniu. Służba Bezpieczeństwa wyłapywała jednego po drugim ludzi z jego otoczenia i zamieniała ich w swoich agentów, tak? Tak jak jednego pana, który był bardzo blisko, jednego hutnika, który był bardzo blisko księdza Jerzego Popiełuszki. Jego żona latała na liniach międzynarodowych, była stewardesą, spisano ją z dnia na dzień na linie, nawet nie na linie krajowe, tylko w ogóle do pracy naziemnej. Ona pyta, czemu? Bo mąż pani rozrabia z tym Popiełuszką. Więc ta pani pyta, co ja mam robić? No niech napisze jakąś tam notatkę. Można tylko się domyślać, jakich argumentów musiała używać ta pani, że ten mąż napisał notatkę. Jak napisał jedną, to pisał potem wiele, tak? W ten oto sposób zaufany człowiek księdza Jerzego przestał być tym zaufanym człowiekiem. Takich ludzi było więcej. Opowiada o tym pani Joanna Sokół, sędzina, której zeznania czytałem w aktach sprawy, jak właśnie zmniejszało się to grono ludzi, którzy byli wokół księdza Jerzego, jak to grono topniało w oczach, jak także ją zastraszano. Mówiono, że jeżeli pani jeszcze raz pójdzie na mszę za ojczyznę, to pani nie będzie mogła wykonywać zawodu sędziego. Przełożeni jej tak powiedzieli. Ona mówiła, to co robię w czasie prywatnym, to jest moja prywatna sprawa. I wyrzucono ją z pracy. Tak? Ona miała dość charakteru, żeby się nie odsunąć od księdza Jerzego, została z nim do końca, ale do końca PRL nie mogła wykonywać zawodu sędziego. Wiele innych osób nie miało dość odwagi, tyle odwagi i albo się od księdza delikatnie odsuwali, albo gdy byli szantażowani, to przechodzili na drugą stronę. I ksiądz Jerzy to wiedział. Ksiądz Jerzy widział, co się wokół niego dzieje, że to grono przyjaciół pustoszeje, że ono się zmienia. Cierpienie księdza Jerzego zaczęło się na wiele miesięcy przed
śmiercią tak naprawdę. I ksiądz Jerzy wiedział też, że jest inwigilowany. On wtedy mówił w pewnych gremiach, że traci zaufanie do Waldemara Chrostowskiego. Służba bezpieczeństwa przy takiej penetracji, przy takiej aparacie inwigilacji wiedziała o tym na pewno, że ksiądz Jerzy mówi, że traci zaufanie do Chrostowskiego i chce się z nim rozstać. I co się wówczas dzieje? Mieszkanie Waldemara Chrostowskiego zostaje spalone, ale dzień przed spaleniem tego mieszkania Chrostowski wynosi wszystko, co cenne z tego mieszkania. Wynosi kolorowy telewizor, wynosi magnetowid. Magnetowid w roku 84, to Państwo pamiętacie, to był rarytas. Mało kto miał magnetowid. Więc wynosi z niego wszystko, co cenne w jeden wieczór, a w drugi wieczór jego mieszkanie płonie. Taki, ktoś może powiedzieć, no niezwykły zbieg okoliczności, tak? Ale czy na logikę Państwo wierzycie w takie zbiegi okoliczności? Tym bardziej, prokurator Witkowski też nie wierzył, tym bardziej, że w wyniku tego podpalenia ksiądz Jerzy przestaje mówić o rozstaniu się z Chrostowskim. Od tego dnia, a jest to miesiąc przed uprowadzeniem, bo to się dzieje w połowie września 1984 roku, od tego dnia Waldemar Chrostowski zostaje przyjęty przez księdza Jerzego do jego domu na plebanie i od tego dnia ma już księdza Jerzego non-stop pod obserwacją. 24 godziny na dobę, można by rzec. Mówiąc krótko, takim prostym zabiegiem, spaleniem mieszkania, podpaleniem mieszkania Chrostowskiego, SB zdetonowała pomysł księdza Jerzego na rozstanie się z Chrostowskim i jednocześnie spowodowała, że na miesiąc przed uprowadzeniem Chrostowski był już non-stop przy księdzu Jerzym. Takim jednym prostym zabiegiem. Janek Żary mi to przedstawił jako prześladowanie Chrostowskiego. Prokurator Witkowski widział to zupełnie inaczej. Nie jako prześladowanie, tylko właśnie jako dowód na to, że posłużono się taką akcją, no chyba, że ktoś naprawdę uwierzy w to, że to jest czysty przypadek, że Chrostowski wynosi wszystkie cenne przedmioty jednego wieczora, a drugiego wieczora jego mieszkanie płonie. No właśnie, ale pan też... Mógł go Pan Bóg ostrzec, panie Wojciechu. Pan też... Słuchaj, coś się no, dzieje, wynoś magnetowid czym prędzej. No mógł go Pan Bóg, no jeżeli no. przyjmiemy, że Chrostowskiego wspierała opatrzność, tak jak to powiedział jeden z księży, no to mógł go Pan Bóg ostrzec. No. Pan też w tej książce przybiera wersję prokuratora Andrzeja Witkowskiego, ale Chrostowski założył Panu proces, który Pan przegrał. Czy Pan Jan Żaryn zmienił zdanie, tak, panie Wojciechu? Tak, nie, chyba nie, bo ostatnio widziałem wypowiedzi Janka, ja też bardzo cenię i bardzo lubię i uważam, że to jest wspaniała postać. Ale czasami się mylę. Ale się nie zgadzamy, tu się nie zgadzamy. Słusznie Pani powiedziała, ja proszę Państwa miałem wiele i mam procesów i cywilnych i karnych, na pewno więcej niż bym... To był 13 z kolei, na, z Chrostowskim. Na pewno więcej niż bym chciał. Do tej pory, dzięki Bogu, przegrałem jeden, za to z tych cywilnych, jakie miałem, najważniejszy, jaki miałem, najważniejszy. Bo tym procesem był właśnie proces z Waldemarem Chrostowskim. I ja piszę o tym w książce. Ale pisze też, w jaki sposób ja go przegrałem. Proszę Państwa, sprawa wygląda tak. Zabrane mi są przez ABW wszystkie dokumenty, na bazie których pisałem o Waldemarze Chrostowskim. ABW mi te dokumenty zabiera, nigdy mi ich już nie oddaje. Nie mam więc tych dokumentów, nie mogę ich przedstawić. Sąd w ogóle się nie zwraca, sąd pierwszej instancji, żeby mu te dokumenty okazano, oryginały. W ogóle się nie zwraca. Zgadza się natomiast na to, żeby przesłuchać dwóch świadków, wskazuje kilkunastu, ale zgadza się na dwóch. Andrzeja Witkowskiego, prokuratora, i Leszka Pietrzaka, biegłego. Szkoda, że mi odrzucił wszystkich innych, ale ja się cieszę z tych dwóch, bo to są ważni świadkowie. Myślę sobie, będzie dobrze. Przychodzi Andrzej Witkowski i w pierwszym zdaniu mówi, ja opowiem wszystko, co wiem o panu Waldemarze Chrostowskim, ale proszę, żeby sąd utajnił sprawę. Ona nie może się toczyć przy drzwiach otwartych dla dziennikarzy i dla opinii publicznej, dlatego że mnie jako prokuratora obowiązuje tajemnica służbowa i tajemnica państwowa. Jeżeli ja ją będę ujawniał, a mówiąc to, co wiem o Waldemarze Chrostowskim i pokazując na to dowody, muszę ją ujawniać, grozi mi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Więc jeżeli sąd utajni tę sprawę, zrobi sprawę niejawną, powiem wszystko. Sąd mówi, nie zgadza się, decyduje, że rozprawa ma być jawna. De facto zamyka prokuratorowi usta. Andrzej Witkowski w tej sytuacji mówi w zasadzie tylko jedno zdanie.
Gdybym ja prowadził tę sprawę dalej jako prokurator, to miejsce pana Waldemara Chrostowskiego byłoby na ławie oskarżonych. Tyle mówi Andrzej Witkowski. Bardzo mało, bo tyle mu wolno, ale dość dużo, jednak dość dużo. Przychodzi biegły Leszek Pietrzak i dodaje do tego. Drugi świadek mówi, jednoznacznie stwierdzam w oparciu o kwerendę akt archiwalnych, które dokonałem, że Waldemar Chrostowski był współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Czyli bardzo mocne stwierdzenie biegłego Instytutu Pamięci Narodowej. Myślę sobie, to wystarczy. Przychodzi do decyzji Sądu Pierwszej Instancji. Co sąd stwierdza? Sąd na początek odrzuca zeznania biegłego Leszka Pietrzaka, stwierdzając, że nie weźmie tych zeznań pod uwagę. I jak to sąd uzasadnia? Sąd stwierdza, że biegły Leszek Pietrzak publikował ostatnio w gazecie Polska The Time 3 artykuły, w których przekonywał opinię publiczną, że Waldemar Chrostowski jest agentem SB, a w związku z tym, że Leszek Pietrzak publikował na ten temat, to sąd uznaje, że nie jest biegłym, tylko jest publicystą. To, proszę Państwa, mniej więcej tak, jakby ktoś tutaj z Państwa był, dajmy na to, lekarzem, znał się na jakiejś dziedzinie, opisał to, napisał tekst i przez to, że ten tekst napisał, przestał być biegłym z tej dziedziny. Publicystą. Stałby się publicystą, a nie lekarzem. Tak? Sąd odrzucił mi zeznania biegłego Leszka Pietrzaka. W tym momencie zostało tylko to jedno zdanie prokuratora Witkowskiego, że gdyby on prowadził sprawę, to miejsce Chrostowskiego byłoby na ławie oskarżonych. Sąd uznaje, że zeznania jednego świadka no to jest zbyt mało i nakazuje mi przeproszenie pana Waldemara Chrostowskiego za kłamstwo, jakie o nim napisałem. Ja się odwołuję do sądu apelacyjnego, drugiej instancji. Sąd apelacyjny robi to, czego nie zrobił sąd pierwszej instancji i prosi o przekazanie akt sprawy. Skoro mnie zabrano i mi nie oddano, to sąd prosi o to, żeby wydał mu Instytut Pamięci Narodowej. Instytut Pamięci Narodowej odmawia. Odmawia, w jaki sposób to argumentując, nie wiem w jaki, to nie zostało mi powiedziane. W każdym razie sąd stwierdza, że nie dane mu było zapoznać się, ale przeprowadził bardzo dokładną analizę mojej pracy i uznaje, że pracę wykonałem bardzo rzetelnie, niezwykle starannie. Jednakowoż nie ma stuprocentowej pewności, bo brakuje właśnie tych akt. W związku z tym sąd stwierdza, że nie jest w stanie ocenić, co jest prawdą, a co jest nieprawdą. Jednocześnie stwierdza, że moja praca jako dziennikarza była niezwykle staranna, rzetelna, trwała wiele lat i nakazuje mi nie przeprosić za kłamstwo, bo sąd stwierdza, nie wiemy, co jest prawdą, a co kłamstwem o Waldemarze Chrostowskim. Jednakowoż nas panu Sumnińskim jako pozwanym w procesie karnym oskarżonemu trzeba udowodnić winę. W procesie cywilnym, gdy dziennikarz jest pozwany, to dziennikarz ma udowodnić, że napisał prawdę. Czyli jest jakby odwrotna sytuacja. Więc sąd stwierdza, że nie udowodniłem w sposób jednoznaczny, że Waldemar Chrostowski był agentem SB, ale ilość poszlak i wskazówek, no bo dowodami były dokumenty i różne inne rzeczy, jest jednak tak duża i tak obfita, że sąd jednocześnie stwierdza, że może przyjąć do wiadomości, że to może być prawda. Nie ma pewności, ale ma przekonanie takie sąd to uzasadnia w wielu zdaniach, tak, że praca staranna, rzetelna, że sąd nie ma pewności. W efekcie sąd stwierdza, że ja mam przeprosić pana Waldemara Chrostowskiego, ale nie za kłamstwo, tylko cytuję z pamięci, za niedostarczenie dowodów, które w sposób jednoznaczny potwierdzałyby zawarte przeze mnie tezy. Czyli sąd stwierdza, nie wiemy, co jest prawdą, co kłamstwem, ale na panu Sumnińskim był obowiązek przekonania nas na 100%, że to prawda. No, nie możemy prosić, wskazywać go na to, żeby przeprosił za kłamstwo. Skazujemy go, żeby napisał takie oświadczenie, że nie przekazał dowodów, które w sposób ostateczny, jednoznaczny potwierdzały zawarte przez niego tezy, że miałem wygłosić takie oświadczenie. Tak? Ja się odwołuję do Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy, najwyższy organ władz sądowniczy w Polsce, nie ma wyższego, zwraca się o przekazanie dokumentów dotyczących Chrostowskiego. I co się okazuje? Okazuje się, że część dokumentów dotyczących Chrostowskiego w międzyczasie przekazano do zbioru zastrzeżonego. Państwo wiecie, co to jest zbiór zastrzeżony? To jest takie miejsce, do którego wgląd ma bardzo wąsko ograniczona liczba ludzi, gdzie są dane dotyczące czynnej agentury, czyli agentów polskich, którzy wciąż są czynni. I tak naprawdę
to prawie no, bardzo wąska grupa ludzi ma wgląd do tego zbioru zastrzeżonego. Sądowi Najwyższemu, najwyższej instytucji sądowniczej w Polsce, odmówiono wglądu dotyczących dokumentów Waldemara Chrostowskiego. W efekcie Sąd Najwyższy stwierdza, że w tej sprawie prawdę o Waldemarze Chrostowskim oceni historia. Dokładnie taki zapis znalazł się w werdykcie sądowym. Jest to jedyny znany mi zapis. Najwyższy organ sądowniczy w Polsce stwierdza, że czuje się bezradny wobec niemożności zapoznania się z dokumentami i innymi materiałami. I w związku z tym sąd odsyła nas do historii, Sąd Najwyższy. Ale ponieważ to na mnie spoczywał obowiązek, więc sąd mi nakazuje, niejako powtarza decyzję sądu apelacyjnego, stwierdzając, że mam zamieścić takie oświadczenie, w którym oświadczam, że nie dostarczyłem dowodów, które w sposób ostateczny i jednoznaczny wskazywałyby na to, że pan Waldemar Chrostowski był agentem SB. Czyli nie mam przeprosić za kłamstwo. Nie mam przeprosić, tylko mam zamieścić oświadczenie, w którym oświadczam, że nie dostarczyłem tych, a jak miałem dostarczyć, jak ABW mi zabrało wszystkie, tak? Bez wyjaśnienia. Jak sądowi odmówiono wglądu do tego. Mówiąc krótko, zamieszczam takie oświadczenie. Czy mógł pan napisać w oświadczeniu, że właśnie to zastrzeżenie nie mógł pan... Nie mogłem tego napisać, bo treść oświadczenia dyktuje sąd. Sąd dyktuje. I napisał pan takie? No takie oświadczenie napisałem, tak? Sąd napisał, ja je zamieściłem, tak? Że nie dostarczyłem dowodów, które w sposób ostateczny, jednoznaczny by potwierdzały zawarte w publikacji prasowej przeze mnie tezy. Ale napisał pan to w książce, prawda? Słucham? Także ja, prawda jest... Żeby było ciekawe, bo pani zwróciła, na ważny aspekt, że Waldemar Chrostowski nie pozwał mnie do sądu za książkę, tylko pozwał mnie za pewne elementy publikacji prasowej, tak? To też jest ciekawe, bo na przykład Waldemar Chrostowski pozywa mnie do sądu i mówi, że w publikacji prasowej jest tylko skrót jego opinii. Skrót opinii Instytutu Pamięci Narodowej o nim, ale w książce Kto naprawdę go zabił jest cała opinia. Więc Waldemar Chrostowski, też sprytni adwokaci mu doradzili, że pozwał mnie tylko za fragmenty publikacji prasowej, a nie za książkę. Mówiąc krótko, to co państwu powiedziałem, to jest historia mojej batalii sądowej z Waldemarem Chrostowskim. Przepraszam, czy można zapytać, tak. A dlaczego w sądzie drugiej instancji nie pozwał pan jeszcze drugi raz tych świadków, żeby prokurator Witkowski na przykład składał zeznania, które byłyby utajnione? To wszystko podałem i powtórzyłem liczbę świadków. No. Sąd uznał, że pracuje tylko na materiale dowodowym sądu pierwszej instancji, tak? Że sąd pierwszej instancji miał prawo tych świadków dopuścić, innych nie dopuścić, że sąd pracuje tylko na tych, na tych wątkach, do które dopuścił sąd pierwszej instancji. Sąd apelacyjny nie prowadził jakby postępowania oddzielnego, tylko tam się sprawa zakończyła na jednej rozprawie. I podobnie było w Sądzie Najwyższym, gdzie też było jedno spotkanie tylko, tak? Obydwa sądy, Sąd Apelacyjny i Najwyższy, stwierdziły, że nie wiadomo, co w sprawie Waldemara Chrostowskiego jest prawdą, a co kłamstwem. Obydwa stwierdziły, że mam zamieścić oświadczenie, w którym piszę, że nie dostarczyłem dowodów, które w sposób jednoznaczny potwierdzałyby zawarte przeze mnie tezy dotyczące agenturalnej działalności Waldemara Chrostowskiego. Czyli tam nie ma mowa, nie ma słowa przepraszam, nie ma słowa kłamstwo, tylko jest właśnie to, co państwu powiedziałem. No sami państwo ocencie, jaka jest to porażka, tak? Jaka jest to porażka? Na pewno tej rozprawy z Chrostowskim nie wygrałem, ale czy w tych warunkach można ją nazwać porażką? Sami państwo to ocencie. Tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o Waldemara Chrostowskiego. Andrzej Witkowski, prokurator, który prowadził 300 spraw o zbrodnie, tym bardziej, że to, co państwu mówię, jeszcze raz podkreślam, to nie był Witkowski. To była grupa śledcza, to był zespół śledczy. 10 osób chyba, tak? 5 prokuratorów, 4 policjantów, 2 biegłych, pani stenotypistka, która robiła wszystko, to notowała. Sami panowie plus jedna kobieta, stenotypistka. No tak. I prokurator Witkowski na czele tego bardzo zespołu. Bardzo oddani sprawie. Zresztą I ci wszyscy ludzie nie mieli wątpliwości, że miejsce Chrostowskiego jest na ławie oskarżonych. Tak? I to jest początek.
Bo później jest, nie wiem, mam opowiadać dalej o... Myślę, że bo bardzo ten czas biegnie, tak? Pytanie, panie redaktorze. My otrzymaliśmy tutaj wiele bardzo interesujących i przekonujących argumentów, kiedy nie zginął ksiądz Popiełuszko, prawda? W jakich okolicznościach? Ale jak zdaniem pana, jaka jest ta wersja właśnie wiarygodna? Jak zginął ksiądz Popiełuszko? Przepraszam bardzo, jeżeli mogę, adwocem. Co jest prawdą? Domagasz się... Nie, co jest prawdą? Żeby pan opowiedział książkę po prostu. W tej książce 2/3 to jest właśnie to, jak dochodził do rzeczywistości. Ale króciutko. Krótko można to powiedzieć, co jest prawdą o zabójstwie księdza. Można trącić. To znaczy, że ci agenci są jeszcze gdzieś ważniejsi, a ten sąd główny są... Ale oczywiście. Ten agent jeszcze jest najważniejszy. Proszę państwa, o tym, dlaczego agenci są... Zaraz spróbuję odpowiedzieć na pani pytanie. To jest dla mnie ważne. Także skończmy, co jest prawdą, a co nieprawdą w tej najbardziej tajemniczej i najbardziej... W wersji naprawdę telegraficznej, bo rzeczywiście musiałbym rzeczywiście opowiedzieć książkę. Ale proszę państwa, nie zadawajmy 10 pytań naraz. Proszę bardzo, panie Wojtku. Już pytanie padło, my prosimy o odpowiedź właśnie, a potem dalej. Elu, nie ma takiej. Nie róbmy targu, bo jak będą wszyscy pytać naraz. Pytanie padło, ja naprawdę bardzo chciałam, bo jestem zainteresowana. W wersji telegraficznej, najbardziej skrótowo jak się da, bo to rzeczywiście musiałbym powiedzieć książkę. Andrzej Witkowski w swoim śledztwie, on i jego zespół śledczy chcieli do sądu iść z następującą wersją. Męczeństwo księdza Jerzego było wielokrotnie większe. Ksiądz Jerzy zginął najprawdopodobniej 25 października. A nie 19. Nie 19. Ksiądz Jerzy był torturowany w bazie sowieckiej we Włocławku. W tym męczeństwie i jeszcze w kilku innych miejscach. Czyli dłużej niż proces toruński. Rozkaz zamordowania księdza Jerzego został wydany przez generała Czesława Kiszczaka w porozumieniu z generałem Wojciechem Jaruzelskim. To oni wydali ten rozkaz. Rola Grzegorza Piotrowskiego, Pietruszki, Chmielewskiego i Pękali była rolą ostatniego ogniwa, wyłącznie ostatniego ogniwa. Całość przebiegła w taki sposób, a nie inny, czyli ten cały teatr z ucieczką Chrostowskiego, z zamknięciem do więzienia funkcjonariuszy SB było od początku do końca zaplanowane. Oczywiście Piotrowski, Pękala, Chmielewski, Pietruszka nie znali drugiej części swojej roli, jaką przepisał im generał Czesław Kiszczak, znali tylko tę pierwszą. Księdza Jerzego zamordować, bądź zamordować i ewentualnie przekazać go innej grupie, jeżeli nie zamordować. Generał Witkowski chciał udowodnić, że ci ludzie, męcząc księdza Jerzego, liczyli się z jego śmiercią, ale że ostatecznie do tej śmierci nie doszło z ich ręki, tylko że pastwili się nad nim, ale później przekazali go jeszcze bardziej wyrafinowanym oprawcom, niż byli sami. Chciał też udowodnić, że oni wiedzieli o części swojego zadania, ale nie wiedzieli o drugiej części, a mianowicie o tym, że przyjdzie im za to posiedzieć kilka lat w więzieniu. To jest bardzo skomplikowana historia, tak jak skomplikowane są kombinacje operacyjne, bo to nie są historie łatwe. Kombinacje operacyjne mają kilka pięter. One często polegają na tym, że opinia publiczna widzi tylko coś, co jest na zewnątrz, a nie widzi tego drugiego, trzeciego, czwartego dna. Ja państwu przedstawię sekwencję, ale to naprawdę skrótowo. Sekwencja wyglądała tak. W sierpniu 1984 roku ma miejsce największa od stanu wojennego amnestia. Na wolność wychodzi kilkuset działaczy opozycji. W kilka miesięcy później ksiądz Jerzy zostaje uprowadzony przed funkcjonariuszy SB. Ci funkcjonariusze zostają rozpoznani z imienia, nazwiska, SB ich zatrzymuje
Czy te dwie sprawy mogły mieć ze sobą związek? Według prokuratora Andrzeja Witkowskiego miały ze sobą ścisły związek, bo kombinacja operacyjna według prokuratora Witkowskiego i jego zespół śledczy miała polegać na tym, że księdza Jerzego można było zamordować na 100 sposobów. Zapetonować gdzieś na radzieckim poligonie, nikt by go nigdy nie znalazł. Albo tak jak pisze Suworow w książce o GRU, że z GRU się wychodzi tylko przez komin, tak? Wrzucić do pieca, nikt nigdy by śladu nie znalazł. Może Urban by napisał, że wyjechał gdzieś za granicę z kochanką i tyle, tak? Ksiądz Jerzy, tak? Dlaczego tego nie zrobiono? Dlaczego księdza Jerzego wrzucono z tamy, która de facto jest mostem, na częściowo betonowe dno, gdzie codziennie pod wodę schodzą płetwonurkowie? Dlaczego zostawiono tyle śladów, popełniono tyle makabrycznych błędów, i to fachowcy? Dokładnie tak, jakby komuś zależało, żeby ktoś te ślady znalazł. Według koncepcji prokuratora Witkowskiego, który zdobył na to szereg dowodów i szereg poszlak, sprawa miała wyglądać w sposób następujący. I to, co teraz Państwu powiem, to jeżeli ktoś z Państwa chce, w Warszawie macie Państwo ułatwione zadanie, to polecam pójść do Biblioteki Narodowej na Mokotowie, odszukać gazety z końca października 1984 roku, Życie Warszawy, Trybuna i Polska Agencja Prasowa. I co tam Państwo znajdziecie? Znajdziecie wywiady z generałem Czesławem Kiszczakiem, który mówi takie mniej więcej słowa dla papu Życia Warszawy i Trybuny Ludu, że już niedługo zostaną przedstawione dowody, że za tą zbrodnią stali działacze opozycji i będą to dowody szokujące dla opinii publicznej. Generał Kiszczak mówi takie rzeczy i znajdziecie Państwo na to dowody w tych gazetach. Jak ktoś ma ochotę, to polecam. Ja byłem, przeczytałem i rzeczywiście tak jest. W tym samym czasie do biura śledczego MSW, do pułkownika Trafalskiego i majora Piątka, zgłasza się dwóch świadków, którzy mówią z dwóch różnych miejsc, którzy mówią bardzo podobne rzeczy. Mówią mniej więcej, w wielkim skrócie, ci świadkowie, jeden nazywał się Zaleski, drugi w tej chwili nie pamiętam, mówią, że, co mówi Zaleski? Mówi tak, że jego przyjacielem jest sekretarz kurii arcybiskupiej w Białymstoku i widząc jego cierpienie i jego rodziny po śmierci księdza Jerzego, mówi mu, żeby nie martwił się, bo ksiądz Jerzy i tak był bardzo słabego zdrowia, i tak był człowiekiem umierającym. Naród od stanu wojennego tkwi w marazmie. Ja nie, jak Państwo nie nadążycie, to, bo to jest bardzo skomplikowane, to ja spróbuję to wytłumaczyć jeszcze raz na spokojnie. Trzeba było wstrząsnąć, bo to jest ostatni moment, trzeba było zrobić rzecz straszną, ale żeby tym narodem potrząsnąć, nie było innego wyjścia. Mówiąc krótko, ten sekretarz kurii arcybiskupiej, według tego świadka, który zeznaje to funkcjonariuszom biura śledczego MSW, Trafalskiemu i majorowi Piątkowi, mówi o tym, że, to już używam maksymalnego skrótu, ekstrema Solidarności zmanipulowała Piotrowskiego, Pękale, Chmielewskiego i Pietruszkę, że oni uwierzyli, że wykonują jakąś super tajną misję, zmanipulowali ich ci ekstremalni działacze Solidarności na skutek różnych zabiegów i intryg, że ci biedni funkcjonariusze SB uwierzyli, że wykonują bardzo tajną misję i zamordowali księdza Jerzego Popiełuszkę. To już używam maksymalnego skrótu. To zeznaje dwóch świadków. Jeden mówi, że ma tą wiedzę od sekretarza kurii arcybiskupiej w Białymstoku, a drugi jeszcze tam z innego źródła, tak? I to jest w aktach, które odbierają pułkownik Trafalski i major Piątek, i oni to wszystko zapisują. A generał Kiszczak w oparciu o to i jeszcze w oparciu o inne rzeczy mówi, niedługo przedstawimy dowody, że za tą zbrodnią stali działacze opozycji. Mówiąc krótko, w tej koncepcji kto odpowiada za śmierć księdza Popiełuszki? Ekstrema Solidarności. Bo zabili Piotrowski i spółka, ale są nabojem wystrzelonym z pistoletu. Ale kto odpowiada naprawdę za śmierć? Ci, którzy ich zmanipulowali. Tamci są tylko biednymi ofiarami ekstremy Solidarności, którzy dali się zmanipulować, ale naprawdę odpowiadają ta ekstrema Solidarności, która co chce uzyskać dzięki tej zbrodni? Chce, żeby dzień pogrzebu księdza Jerzego, jak zeznaje jeden ze świadków, ten Zaleski, był tym samym, co godzina w Powstaniu Warszawskim. Że dzień pogrzebu będzie dniem, w którym rozruchy z Warszawy rozleją się na całą Polskę, i Polska się przebudzi i będziemy wolni, tak? Bo trzeba potrząsnąć narodem. Dlaczego ta wersja, ten scenariusz? Z miotą komunizm, ale tylko to dokończę, tylko to dokończę, tak? I to się pojawia w zeznaniach dwóch świadków i to się pojawia w wersji
Kiszczaka, który mówi o tym papowi Trybunie Ludu i Życiu Warszawy. I to wszystko jak się łączy z amnestią. W sierpniu 1984 roku władza wyciąga rękę do opozycji. Podaje rękę, wypuszcza działaczy opozycji na wolność. Co robi ta wredna opozycja? Manipuluje, dopuszcza się potwornej zbrodni, która prowadzi do zamordowania własnego, w cudzysłowie, kapłana, ale w taki sposób, żeby odium tej zbrodni padło na władzę, która przed chwilą wyciągnęła rękę do tej opozycji. Co należy zrobić z taką opozycją? No zrobić z nią wreszcie porządek. I dlatego były prowadzone na wielką skalę przygotowania do czegoś, co przypominało przygotowania do stanu wojennego 2. I to w ostatniej chwili zostaje zatrzymane. No, tak? No właśnie. Według tego na trop dlaczego doprowadził taki tajny raport, który został sporządzony ze spotkania pana Geremka, Mazowieckiego, Kiszczaka, Rakowskiego i Jaruzelskiego, w którym to Mazowiecki i Geremek mówią Kiszczakowi Rodzyckiemu o tym, że trzeba usiąść do wspólnego stołu. Dokładnie tak to jest zapisane w tym raporcie, tak? Tam pada słowo wspólny, nie pada okrągły. No i tam jest krótki opis tego spotkania, tak? Że ci działacze opozycji mówią o tym, że trzeba po prostu się porozumieć, że dość tutaj takich sytuacji i że są gotowi usiąść do stołu z władzami PRL, żeby po prostu wszystko to jakoś się wspólnie dogadać, żeby nie dochodziło tutaj do jakichś tam różnych strasznych sytuacji. Mówiąc krótko, później z takich spotkań było jeszcze kilka. Andrzej Witkowski dociera także do śladów i tych spotkań. I według koncepcji Andrzeja Witkowskiego to spotkanie w końcowej sekwencji zatrzymało kombinację operacyjną. Że zamiast z tą opozycją zrobić porządek, to Jaruzelski, Kiszczak i także Rakowski dochodzą do przekonania, że trzeba z tą częścią opozycji się dogadać, czyli wysublimować z tej opozycji część i z tą częścią się dogadać i podzielić tą Polskę między siebie. Mówiąc krótko, w końcowej sekwencji ta kombinacja operacyjna nie zostaje spuentowana uderzeniem w opozycję, bo zamiast w tą opozycję uderzyć, to z częścią tej opozycji przystępują do rozmów, żeby się z nią dogadać. I tu dochodzimy do całego szeregu następnych spotkań, których końcowym ogniwem jest to, co już opinia publiczna widzi, bo tego wcześniejszego nie widzi. Widzi tylko Magdalenkę i okrągły stół. Ale to jest już teatr, bo wszystko inne zostało ustalone. I dlatego na przykład ksiądz Małkowski i wiele innych osób nazywa zbrodnie na księdzu Jerzym zbrodnią założycielską III RP, bo niejako, na trupie księdza Jerzego dochodzi do tych pierwszych rozmów, w wyniku których dochodzi do podziału Polski, a efekt tego, do czego te podziały prowadzą, to widzimy do dziś dnia, tak? To widzimy do dziś dnia. To chowanie Jaruzelskiego z honorami, to ta nietykalność Kiszczaka, ta nietykalność służb wszelakich, wojskowych służb informacyjnych, służby bezpieczeństwa, to mordowanie Polski na wiele, wiele sposobów i to wszystko widzimy, i to wszystko zaczęło się na kanwie śmierci księdza. No to jest ciekawe. Proszę Państwa, także myślę, że już pan Wojciech... Ale jeszcze puenta. Tak. Kilka tygodni po tym spotkaniu pułkownik Rafalski, major Piątek, giną w wypadku samochodowym, tak? Ciężarówka tak, zajeżdża. Tak jest. Droga im zajeżdża, ciężarowe auto, giną na miejscu Trafalski, Piątek, ci, którzy odbierali te zeznania od tych świadków. Tu też według prokuratora Witkowskiego przypadku nie było. Ci ludzie mieli wiedzę o tej całej kombinacji, która nie została spuentowana, kombinacja, ale mieli tą wiedzę, a przez to byli potencjalnie niebezpieczni. Więc co się robi z takimi ludźmi, którzy mają zbyt dużą wiedzę? Andrzej Witkowski uważa, że to nie był wypadek, tak? Proszę Państwa, myślę, że autor opowiedział nam bardzo szeroko już treść książki i podziękujemy, bo jest drugi temat, afera marszałkowska. Ja mam w bagażniku. Także książki są, będzie można kupić. Książka jest naprawdę ciekawa, poparta właściwie w połowie dokumentami. Połowa to są one. Tak.
I wniosek jest jeden, że scenariusz fałszowania prawdy, jeśli chodzi o zabójstwo księdza Jerzego, wciąż trwa. Wciąż trwa i wciąż giną świadkowie. Całkiem niedawno zginęli kolejni świadkowie, którzy podważyli wersję toruńską. Mówiąc krótko, tragiczna sekwencja wydarzeń była taka, że gdy Andrzej Witkowski docierał do pewnych świadków i gdy ci świadkowie składali zeznania, które całkowicie podważały wersję toruńską, to los wielu tych świadków w bardzo krótkim czasie był tragiczny. Ci ludzie po prostu ginęli w wypadkach samochodowych albo w innych wydarzeniach. Takich wydarzeń było kilka. Taki los spotkał rybaków, którzy widzieli, jak zwłoki księdza Jerzego wrzucano w nocy z 25 na 26 października. Taki los spotkał dwóch petfonurków milicyjnych, którzy po 20 latach przyznali się prokuratorowi Witkowskiemu, że w innym czasie, w innych okolicznościach wydobywali zwłoki księdza Popiełuszki, niż to jest w wersji oficjalnej. Witkowski do nich dotarł, miał dowody, że oni kłamali, oni się przyznali i w bardzo krótkim czasie zginęli w wypadkach samochodowych, jeden po drugim. Takich wydarzeń było, i to nie były wydarzenia, to co Państwo mówię, to się nie działo wiele, wiele lat temu, to wszystko się działo w ostatnich latach. Prokurator Andrzej Witkowski był dwukrotnie odsuwany od... W kluczowych momentach, kiedy już miał stawiać akt oskarżenia. Gdy chciał iść do sądu z aktem oskarżenia. A co robi teraz? Andrzej Witkowski pracuje w prokuraturze apelacyjnej w Lublinie. Widziałem się z nim na kongresie, w którym tym razem brałem udział na KUL w listopadzie ubiegłego roku. Wciąż liczy na to i jest na to nadzieja, że zostanie przywrócony do tego śledztwa. Myślę, to jeszcze chciałem Państwu powiedzieć, bo to myślę będzie największe uwiarygodnienie. Ja pamiętam, jak PiS wygrał wybory w 2005 roku. Ja dotarłem do pana Jarosława Kaczyńskiego. Jego mama do śmierci mieszkała przy placu Wilsona, czyli była parafianką księdza świętego Stanisława Kostki. I próbowałem przekonać, żeby przywrócić tą sprawę Witkowskiemu. Jarosław Kaczyński wtedy mi powiedział, że przeczytał moją książkę, kto naprawdę go zabił w jedną noc i mówi, że jest nią tak troszkę wstrząśnięty, ale mówi do mnie, że ta książka ma dla niego jeden rys, a mianowicie jest to postać prokuratora Witkowskiego, o którym mu mówiono, że ciąży na nim pewien taki narzut mitomanii, jak to powiedział Jarosław Kaczyński. Ja wtedy powiedziałem panu prezesowi, jeszcze nie premierowi, niech pan w to nie wierzy. Tak właśnie niszczy się ludzi. Odbierz człowiekowi wiarygodność, a nieważne będzie, co ustalił. Bo nie trzeba niszczyć ustaleń. Wystarczy zniszczyć wiarygodność człowieka, który ustaleń dokonał. A wtedy ustalenia stają się bez znaczenia. Tak? I mówiłem panu prezesowi, żeby w to nie wierzył. Jarosław Kaczyński dość długo przekonywał się do prokuratora Witkowskiego. W międzyczasie mieliśmy sporo spotkań. I pamiętam takie spotkanie puentujące. To był lipiec 2007 roku, gdy w mojej obecności na ulicy Nowogrodzkiej w siedzibie PiS, ja o tym piszę zresztą w książce, pan premier już wtedy Kaczyński mówi do Andrzeja Witkowskiego: panie prokuratorze, ja bardzo szczegółowo przez wiele miesięcy sprawdzałem to wszystko, co mi o panu mówiono, a mówiono różne niepochlebne rzeczy. I dzisiaj wiem, jak wielką krzywdę panu uczyniono. Wiem, że jest pan jedynym człowiekiem, który może tą prawdę o śmierci księdza Jerzego wyjaśnić. Dlatego zrobię wszystko, żeby panu tą sprawę przywrócono jeszcze w tym roku. Ja pamiętam, jak Andrzej Witkowski wzruszony odpowiedział: panie premierze, dziękuję w imieniu służby i w imieniu własnym i w imieniu służby. No ale jak państwo pamiętacie, jesienią 2007 roku Jarosław Kaczyński nie był już premierem i swojej obietnicy nie mógł spełnić. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że ani pani Kopacz, ani nikt z tego grona Witkowskiemu śledztwa nie przywróci, ale być może po wyborach, które będą jesienią tego roku, władza się zmieni, a jeżeli tak, to być może Witkowski, być może pan Kaczyński będzie pamiętał swoje obietnicy. No ale jak pan mówił, że to by zatrzęsło historią Polski. Trzeba by od nowa pisać historię. To by z całą pewnością zatrzęsło historią Polski, bo to muszę państwu powiedzieć, wyjaśniając tę sprawę, trzeba po drodze, niejako przy okazji, wyjaśnialibyśmy całą masę innych spraw. Grzegorzowi Piotrowskiemu podlegała agentura umieszczona w kościele katolickim na Pomorzu. Poznalibyśmy tych agentów, wyjaśniając tę sprawę od początku do końca. Pan Adam Pietruszka
był jedną z kluczowych postaci w sprawie afery Żelazo. To była nigdy niewyjaśniona wielka afera PRL, wielka, gigantyczna, wyjaśnieniem jej było zainteresowanych także wiele rządów państw zachodnich, tak? Prawdopodobnie poznalibyśmy także tą aferę, jej kulisy, nigdy nie wyjaśnioną. I tak możemy iść, wiele spraw, bo ludzie, którzy występują w tej sprawie, występują także w wielu innych sprawach. Mówiąc krótko, wyjaśnianie wszystkich okoliczności śmierci na księdzu Jerzym to jest jak wyjście z portu na szerokie morze. To jest po prostu otworzenie się na nową rzeczywistość. I dlatego tak wiele osób pilnuje, żeby tej sprawy nie dotykać, tak? Żeby zostawmy ją, tak? Zostawmy ją, nie dotykajmy tego. Ksiądz Jerzy jest świętym, to jest najważniejsze, ale już nie dotykajmy tego, tak? Ja, już nie powstanie z grobu. Już nie wnikajmy, zginął jak zginął, wiemy, że zginął za wiarę, jest świętym, już kto go tam zabił, pal to licho, tak? No, takie przekazy nam się serwuje. Ksiądz Jerzy ma być takim patronem okrągłego stołu. Otworzono w Górsku 17 października w Górsku, miejscu uprowadzenia, Muzeum imienia księdza Jerzego Popiełuszki. Otwierał oczywiście pan Komorowski. I co zdobi ściany? Muzeum księdza imienia Jerzego, to nie jest muzeum, to jest takie Izba Pamięci, Centrum Konferencyjne Edukacyjne dla młodzieży, tak. Co zdobi ściany? No wizerunki obrad okrągłego stołu. Ksiądz Jerzy ma być takim patronem okrągłego stołu, przejścia ponad podziałami od PRL do III RP. Tylko że w tym przejściu zapomina się o prawdzie. To znaczy mówi nam się, zostawmy już, jak zginął, to zginął. Mówiąc krótko, zostawmy tę prawdę. Tak? Jak Państwo posłuchacie homilii księdza Jerzego, zakładam, że grono, które jest, to zna te homilie, ale to tylko jedno zdanie powiem. To Państwo doskonale wiecie, że dla księdza Jerzego nie ma homilii. Ja nie znalazłem takiej homilii, w której ksiądz Jerzy nie mówił o prawdzie. Że prawda jest tą najwyższą wartością, do której każdy z nas musi dążyć, ma obowiązek dążyć. I to jest to clue. Prawda, prawda, jeszcze raz prawda. To było dla księdza Jerzego najważniejsze. I Ojciec Święty Jan Paweł II prosił prymasa Glempa, żeby nie pozwolił, żeby prawda o tej zbrodni nie została... Żeby prawda tej zbrodni nie została ujawniona. I to jest testament Ojca Świętego Jana Pawła II, nigdy dotąd nie zrealizowany, niespełniony. Do dziś ten testament nie został zrealizowany. Tutaj na kartce jest pytanie, jakie było i jest stanowisko hierarchii kościelnej. Czy z naprawdę? Proszę Państwa, ja książkę zaczynam, a w zasadzie też kończę, na okładce jest opis mojego spotkania z księdzem prymasem Józefem Glempem. Ja oczywiście mogę odpowiedzieć na to pytanie, to jest bardzo szeroko. Ale to wejdziemy w nową rzeczywistość. W nową rzeczywistość, o której ja tu bardzo dużo piszę. Ale może tylko jednym zdaniem, że ksiądz Glemp nie był bardzo surowy. Proszę Państwa, ksiądz prymas Glemp dokonał tego, mamy mówić po prawdzie, tak? Czyli niekoniecznie, żeby było miło, tylko żeby było prawdziwie. No to ksiądz prymas Glemp dokonał tego, czego nie udało się księdzu generałowi Kiszczakowi. Doprowadzał księdza Jerzego do rozpaczy. No takie są fakty. To nie był ksiądz prymas z filmu Popiełuszko, wolno się z nas, w którym zresztą ksiądz prymas odgrywa samego siebie rolę. Państwo Janiszewscy, być może są tutaj osoby, które znały państwa Janiszewskich, którzy opiekowali się księdzem Jerzym, mieszkali przy ulicy generała Zajączka na Żoliborzu. Oni byli dla niego trochę jak mama i tata w Warszawie. On był słabego zdrowia, on do nich chodził, on się im zwierzał, on się o nich leczył. I oni zeznali Witkowskiemu, i zresztą nie tylko oni, że gdy siadał, wracał z Pałacu Mostowskich, to wracał z podniesioną głową, wzmocniony na duchu, mówiąc, mogą ze mnie szydzić, mogą mnie rozbierać do naga pod pozorem rewizji osobistej, nic mi tak naprawdę nie mogą zrobić, mam Pana Boga. Ale gdy wracał od księdza prymasa, to siadał w milczeniu na krześle i łzy mu leciały na podłogę jak groch i pytał, czemu mój ojciec mi to robi? Czemu mój ojciec tak mnie traktuje? A co robił ksiądz prymas? Ksiądz prymas mówił do księdza, że jest karierowiczem, że wyśle go na wieś bez prawa głoszenia kazań, że wykorzystuje robotników, że nie chodzi mu o tych ludzi, tylko chodzi mu o rozgłos, chodzi mu o siebie. Mówił do niego bardzo podniesionym tonem, krzyczał.
Wysyłał na wieś. Strasznie. Mówiąc, wiele innych rzeczy. I to zeznają przyjaciele księdza Jerzego, że on wracał załamany. Czemu ksiądz prymas to robił? Bo docierali do niego ludzie, którym on wierzył. To byli często księża, na stanowiskach, którzy byli agenturą, którzy byli w taki czy inny sposób szantażowani i wykorzystywani przez SB i którzy to ludzie przedstawiali obraz księdza Jerzego w oczach księdza prymasa jako właśnie karierowicza, który okłamuje robotników, wykorzystuje, chodzi mu tylko o rozgłos i tak dalej. Nie chcę bronić księdza prymasa, ale sam się zastanawiam, tak? Jeżeli ja bym usłyszał od jednej osoby o kimś coś, to może bym nie uwierzył, ale jakbym usłyszał od 10 i to jeszcze osób zacnych, którym bym ufał, no to pewnie bym uwierzył. Ksiądz prymas wierzył w to, co mu mówiono i odpowiednio do tej wiary traktował księdza Jerzego w sposób straszny. I ksiądz Jerzy to straszliwie odchorowywał, straszliwie to przeżywał. Panie Wojciechu, jeżeli można, ale tu, to co jest na czwartej stronie okładki tej książki, to jest... To jest coś, czego ja nie rozumiem. To jest puenta spotkania pana Wojciecha i prokurata Witkowskiego. To ja może skończę tą puentą, żebyśmy... Znał prawdę. Ja wiedziałem o tym, co państwu mówię i bałem się sytuacji, publikując pierwszą książkę z roku 2005, bałem się sytuacji, w której napiszę książkę i cała agentura esbecka, czyli tak zwani ludzie, autorytety moralne, ludzie zacni, pozornie autorytety, pozornie ludzie zacni, a tak naprawdę agenci, pozornie dziennikarze, a tak naprawdę agenci, pozornie księża, a tak naprawdę agenci, że oni wszyscy się na mnie rzucą i mnie rozerwą na strzępy. I ja wiedziałem, że jeżeli do tego grona dołączy się ksiądz prymas, no to już ze mnie mokra plama nie zostanie. Zrobią ze mnie kogoś, kto szkodzi beatyfikacji, kto jest może sam agentem, więc udało się doprowadzić do spotkania z księdzem prymasem w obecności księdza biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, który dziś jest biskupem. Ale obecnie, czy Kościół jest zainteresowany? To ja do tego dojdę. I w obecności prokuratora Witkowskiego odbyliśmy spotkanie, które było zaplanowane na pół godziny, które trwało 6 godzin. Miało być tylko przy herbacie, a było i przy obiedzie, i przy deserze. Ja, jak karabin maszynowy, mówiłem do księdza prymasa, przekonywałem, że nie chcemy go atakować, tylko nam chodzi o prawdę. Przedstawiałem mu pewne rzeczy. Andrzej Witkowski nie mógł się tam za bardzo odzywać. On był tylko dla potwierdzenia, że ja mówię prawdę, tak? I po tych 6 godzinach, gdy ksiądz prymas był bardzo wzruszony, gdy przerywał to spotkanie, ocierał oczy chusteczką, ja na koniec tak ośmielony podszedłem do księdza prymasa i mówię: księdze prymasie, to był 2005 rok, początek października, czy ja mogę liczyć, że ksiądz prymas poprze teraz nas? Ksiądz prymas przytulił mnie tak po ojcowsku i mówi: oczywiście, że was poprę, bo trzeba popierać prawdę, a ja teraz dopiero rozumiem, ile ksiądz Jerzy wycierpiał, nie tylko zresztą fizycznie. I ja byłem bardzo wzmocniony. 19 października, pamiętam jakby to było wczoraj, była msza rocznicowa. To była msza z balkonu odprawiana, tuż po zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości. Byłem na tej mszy, padał deszcz, cały ten plac pełen ludzi. Ksiądz prymas wygłasza homilię i mówi tam, przypomina wizerunek księdza Jerzego, a następnie mówi mniej więcej takie słowa. Trzeba szanować tych, którzy poszukują prawdy w tej sprawie, ale powinni zrozumieć, że, bo na pewno kierują mi, bo często kierują nimi dobre pobudki, intencje, ale powinni zrozumieć, że cała prawda w tej sprawie została już wyjaśniona i ich intencje są bezcelowe, a może nawet bezsensowne. Mówiąc krótko, ja się poczułem wtedy, jak państwo znacie film Waleczne serce z Melem Gibsonem, to tak jak Mel Gibson, jak widzi na polu walki przyjaciela w szeregach wroga. Po prostu ręce opadły i już po prostu zwątpiłem we wszystko. Po prostu tak jakby odebrano mi resztkę nadziei. Tak? Nigdy się nie dowiedziałem, dlaczego ksiądz prymas 3 tygodnie po naszym spotkaniu, czy tam niecałe 3 tygodnie, gdzie obiecał poparcie, poparł w taki sposób, jak państwu powiedziałem, słowo poparł robię w cudzysłowie, tak? To znaczy, nie stała się rzecz najgorsza, bo później Andrzej Witkowski mi mówił: słuchaj, być może gdybyśmy do niego nie pojechali, to on dopiero by pojechał, tak? Więc on nas nie zaatakował. Ale trudno to nazwać poparciem. Powiedział tak, chcą dobrze, ci, którzy coś tutaj szukają, chcą może i dobrze, ale powinni sobie dać spokój, bo tak naprawdę to nie ma czego szukać, tak? Wszystko jest wyjaśnione.
Więc jakie jest stanowisko dzisiaj, tak? Stanowisko na dzisiaj jest takie, że ja jestem w kontakcie z kilkoma hierarchami, którzy bardzo, bardzo sprzyjają prokuratorowi Witkowskiemu i bardzo chcieliby, żeby to śledztwo zostało mu przywrócone, bo wierzą, że jest jedynym człowiekiem, który to śledztwo może wyjaśnić. Takich hierarchów ja, proszę Państwa, znam czterech. Czterech, tylko czterech biskupów, tak? Myślę, że większość jest takiego zdania jak ksiądz biskup pomocniczy diecezji koszalińskiej, przepraszam, zapomniałem w tej chwili nazwiska, który na spotkaniu, gdy byłem w Koszalinie, przekonywał mnie, zresztą bardzo bliski kardynałowi Neczowi, który przyjechał z Koszalina, bardzo przekonywał mnie, żeby dać sobie z tym spokój, tak? Że tak naprawdę powinniśmy to zostawić i już tutaj nie dotykać tego. Ja powiem Państwu tak, że jesteśmy bardzo blisko poznania tej prawdy, całej prawdy. Myślę, że dzieli nas od tego naprawdę bardzo niewiele w tym momencie. Bardzo niewiele. No, dużo by jeszcze mówić. Właśnie, dużo by jeszcze mówić, proszę Państwa, ale już półtorej godziny autor niemalże opowiedział całą książkę, a myślę, że nie, Państwo... Nie, pewien fragment tylko. Pewien fragment. Naprawdę warto sięgnąć po tym. Ja myślę, że to powinna być książka roku. 2014. Radio Maryja po 11 hierarchów. Proszę Państwa, książki będą, Pan Wojtek przyniesie z samochodu, będzie można je nabyć. Myślę, że też Państwa interesuje druga sprawa, bo Pan Wojciech Sumiński przygotowuje książkę o naszym prezydencie obecnym, Bronisławie Komorowskim, która ma się ukazać już w kwietniu. Niekoniecznie mówmy naszym. A jest właśnie, a jest w sporze o prezydencie Rzeczypospolitej. A jest pan Wojciech Sumiński w sporze prawnym i myślę, że trzeba zacząć chyba, że tak powiem, tę kwestię od afery marszałkowskiej, żeby pan troszeczkę tak w skrócie przybliży, bo bez tego się nie da. Proszę Państwa, spróbuję o aferze nazwanej przez blogera Ściosa marszałkową opowiedzieć w największym skrócie, ale to tak samo telegraficznym, bo to jest równie szeroka sprawa jak sprawa śmierci księdza Jerzego. Ona też ma wiele pięter, wiele odnóg i tak dalej. Najkrócej można by powiedzieć tak. Bronisław Komorowski był od zawsze zainteresowany aneksem do raportu WSI, bo śmiertelnie się tego aneksu bał. Gdy mówił podczas przesłuchania, że po co ja miałem zdobywać ten aneks w sposób nielegalny, skoro mogłem go zdobyć w sposób legalny, bo za chwilę byłbym marszałkiem Sejmu, a marszałek Sejmu miał prawo się z nim zapoznać, to patrząc wokół kamery mówię, Bronisław Komorowski kłamał. Kłamał. Kłamał, zeznając pod przysięgą. To nieprawda. Bronisław Komorowski, próbowałem do tego dojść, a niestety nie miałem możliwości. Było to ucinane, przerywane. Niestety mogłem się poruszać w takim obszarze dość wąskim. Dlaczego mówisz, że Bronisław Komorowski kłamał? I zaraz skrótowo opowiem o tej sprawie marszałkowskiej. Kłamał dlatego, że nie miał prawa się zapoznać z tym aneksem. Mógł się z tym aneksem zapoznać dopiero wtedy, gdyby prezydent Lech Kaczyński podjął decyzję o jego odtajnieniu i ujawnieniu opinii publicznej i w ten czas pierwszymi osobami, które by się z nim zapoznały, byłby marszałek Sejmu i marszałek Senatu. Jak Państwo wiecie, Lech Kaczyński do tragedii, do śmierci, do 10 kwietnia 2010 roku nie zdecydował się na ujawnienie aneksu do raportu WSI, a zatem marszałek Komorowski nie miał zgodnej z prawem możliwości zapoznania się z tym aneksem. Jak mantrę powtarzał podczas przesłuchania, taką przyjął linię tłumaczenia. Po co ja miałbym, ja prowadziłem tylko grę, mówił, bo przecież ja i tak za chwilę tym aneksem bym się zapoznał. Miałem prawo się z nim zapoznać, za chwilę byłbym marszałkiem Sejmu i tak bym się z nim zapoznał. Pierwsza sprawa, gdy prowadził pierwsze rozmowy, był tylko posłem, to jest pierwsza sprawa, nie marszałkiem. Druga sprawa, nawet gdy był już marszałkiem, to mógłby się z nim zapoznać dopiero po decyzji Lecha Kaczyńskiego o ujawnieniu tego aneksu opinii publicznej. Wtedy by się rzeczywiście zapoznał z nim pierwszy przed wszystkimi innymi.
ale Lech Kaczyński decyzji o ujawnieniu aneksu nie podjął do śmierci. W związku z tym Bronisław Komorowski nie miał prawa się z tym aneksem zapoznawać, więc kłamał. Mówiąc o tym, że jako marszałek Sejmu za chwilę bym się z nim zapoznał, a kiedy go zapytałem i pytałem wielokrotnie, to proszę podać datę, kiedy pan się z nim zapoznał, to mówi, nie mogę podać daty, bo jest to obwarowane tajemnicą państwową. To jest bzdura. Treść aneksu jest obwarowana tajemnicą państwową, ale nie data. Bo gdyby podał datę, to by wyszło na to, że było to niedługo po tragedii smoleńskiej, a nie w 2008 roku czy 2009 i musiałby wtedy zaprzeczyć samemu sobie. Opinia publiczna pewnie tego nie wychwytywała, bo między nami trwał pewnego rodzaju ring. Ale w tym ringu Bronisław Komorowski kłamał. I ja składam, jeszcze będę konsultował z prawnikiem wnioski. Napisałem to już do sądu, jeszcze będę pisał do prokuratury o to. Oczywiście nie mam złudzeń, że w III RP prokuratura da zarzuty Bronisławowi Komorowskiemu, ale ja wniosek złożę. Wskazujący na to, że prezydent Komorowski, składając zeznania pod odpowiedzialnością karną, w dodatku zaprzysiężony, kłamał. Ja tak jak mówię, nie jestem politykiem, dlatego nie używam słów mijał się z prawdą, mówił nieprawdę, bo to jest ble, 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 to jest jakiś bełkot. Jeżeli ktoś kłamie, to kłamie, tak? Bronisław Komorowski w tym miejscu i wielu innych kłamał. I ja biorę pełną odpowiedzialność za słowo. To byłem winny panu, że państwu, żeby to wyjaśnić. Dlaczego ta sprawa jest tak ważna, skomplikowana, wielowątkowa? No właśnie powinienem zacząć od aneksu, od czego zacząłem. Bronisław Komorowski, w moim przekonaniu, cała ta historia zaczęła się od tego, że zbiegły się tutaj interesy dwóch ludzi, pana pułkownika Leszka Tobiasza, nieżyjącego, i pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Z pierwszym miałem nieprzyjemność, znaczy z panem Bronisławem Komorowskim, czyli nie z Tobiaszem, tylko z Komorowskim, nieprzyjemność rozmawiania jako dziennikarz telewizji publicznej programu 30 minut, programu śledczego, w którym pojechałem do niego na wywiad. To był koniec roku 2007, a program był wyemitowany na początku... To był koniec 2006, grudzień, a program był wyemitowany w styczniu 2007, w którym Bronisław Komorowski wiedział, że mamy rozmawiać o WSI, tylko inaczej wyobrażał sobie tą rozmowę, bo myślał, że będzie opowiadał o tym, jaką krzywdę zrobiono WSI, że zniszczono dobrze działające służby. Ja dałem się wypowiedzieć Bronisławowi Komorowskiemu, po czym zadałem mu pytanie o Fundację Pro Civili. Zapytałem, czy zna tę fundację. I z miejsca sympatyczny klimat spotkania prys, jak mydlana bańka, bo Bronisław Komorowski całkowicie spurpurowiał i mówi, nie na taką rozmowę się omawialiśmy. Ja mówię, na taką, panie marszałku, bo mieliśmy rozmawiać o wojskowych służbach informacyjnych, a Fundację Pro Civili założyły wojskowe służby informacyjne. Druga kwestia, drugie zdanie Bronisława Komorowskiego w tej kwestii, to już była zawoalowana groźba, a może wcale nie zawoalowana, bo było to pytanie, czy pan wie, co pan robi? To było, kamera to nagrywała wszystko. Ja mówię, wiem, opinia publiczna ma prawo wiedzieć. Następne, ma pan minutę na opuszczenie mojego gabinetu. Spojrzał na zegarek 30 sekund, gdy minęło kolejne 30 sekund, wstał i wyszedł. A kamera filmowała puste miejsce. Myślę, że to mógł być z dużym prawdopodobieństwem, tak szacuję, bo wskazuje na to bardzo wiele przesłanek, które się łączą w pewną całość. Początek. W tym samym czasie pułkownik Leszek Tobiasz był ścigany przez prokuraturę wojskową w kilku sprawach. Był przestępcą skazanym prawomocnym wyrokiem sądowym, negatywnie zweryfikowanym przez komisję weryfikacyjną WSI, nie miał żadnych szans na to, żeby robić karierę w wojsku i co więcej, prokuratura wojskowa prowadziła w stosunku do niego, do tego przestępcy, którym wtedy już był, prowadziła w stosunku do niego kilka postępowań karnych, między innymi o fałszywe pomawianie dwóch oficerów o przestępstwo, których ci nigdy nie popełnili, ale obydwu im załamało się życie.
Po dwóch latach prowadzenia śledztwa, gdy się okazało, że ci ludzie nie popełnili przestępstwa, że zostali fałszywie oskarżeni przez Tobiasza, prokuratura przeciwko niemu skierowała zarzuty. Prowadziła też do niego postępowanie odnośnie jego działalności z czasów, gdy był na placówce w Moskwie i gdy przyjaźnił się z panem Turowskim, tym fałszywym jezuitą. I to postępowanie dotyczyło już znacznie poważniejszych zarzutów, bo zmierzało do, po prostu wiązało się ze szpiegostwem na rzecz obcego państwa. Mówiąc krótko, sytuacja pana Tobiasza była nie do pozazdroszczenia, była bardzo, bardzo trudna. I w tamtym czasie pułkownik Leszek Tobiasz rozpoczął operację. To był świetny specjalista od kombinacji operacyjnych, który inwigilował Kościół katolicki, który był szantażystą arcybiskupa Peca, który był zaprawiony w tych rozmaitych kombinacjach. I w tamtym czasie on rozpoczął kombinację polegającą na tym, że taki plan powstał w jego głowie, jak pokazał na to, jak to pokazał później czas, że trzeba tą komisję weryfikacyjną w WSI zdyskredytować. Zasada jest cały czas ta sama. Jeżeli się pokaże, nie trzeba dyskredytować faktów, trzeba zdyskredytować ludzi, którzy te fakty zebrali. To jest cały czas ten sam mechanizm. I on wtedy rozpoczął wielopiętrową intrygę, zmierzającą do tego, żeby pokazać, że Antoni Macierewicz jest rosyjskim szpiegiem, a komisja, którą kieruje, to jest komisja, która zniszczyła świetnie funkcjonujący polski wywiad i kontrwywiad, tak? I do tego zmierzały działania pana pułkownika Leszka Tobiasza. Do tych działań został dołączony pułkownik Aleksander L. Ja muszę go tak nazywać, bo obliguje mnie do tego prawo, które on sobie zastrzegł, więc państwo wiecie, o kogo chodzi, ale ja muszę go nazywać pułkownikiem Aleksandrem L. Do tego dokoptował pułkownika Aleksandra L., który miał zapewne równie trudną rolę do odegrania jak Piotrowski, Pękala czy Chmielewski, tylko że na dużo niższym poziomie, bo pułkownik Aleksander L. był typowym koniem trojańskim, który miał jak gdyby uwiarygodnić Tobiasza, uwiarygodnić, że to, co on mówi, jest prawdą. Ceną, jaką miał za to zapłacić, miało być kilka miesięcy w odosobnieniu i tak naprawdę dla niego cała sprawa, cała historia się miała skończyć, tak? Bo natychmiast, od samego początku, pułkownik Aleksander L. poszedł jak gdyby na pełną współpracę z prokuraturą, potwierdzając, że komisja weryfikacyjna była skorumpowana, że ja namawiałem do korupcji, że Antoni Macierewicz miał związki z rosyjskim wywiadem i tak dalej, i tak dalej. Mówiąc krótko, ta kombinacja operacyjna, zresztą ci ludzie w tym trójkącie, Komorowski, Tobiasz i Aleksander L., w jesienią 2007 roku, po tym jak Platforma doszła do władzy, spotykali się w trójkącie, czyli Komorowski, Tobiasz, Komorowski, pułkownik Aleksander L., spotykali się przez ponad miesiąc czasu, rozważając różne warianty. Głównym wariantem, główne rozmowy dotyczyły tego, jak zdobyć w sposób nielegalny, sprzeczny z prawem, a więc popełnić przestępstwo, aneks do raportu WSI, ale rozmawiali też o wielu innych wariantach dotyczących wykazania, że komisja weryfikacyjna WSI, no to jest komisja, w której byli przestępcy, w której byli po prostu przestępcy, którzy za pieniądze byli gotowi weryfikować żołnierzy, którzy tam, że ona przeciekała, że przeciekały z niej tajne informacje, tajne dokumenty, że aneks można kupić na bazarze i tak dalej, i tak dalej. Gdybym miał państwu opowiedzieć to w szczegółach, no to pewnie byłoby to kolejna godzina, tak? Ale rola pana Bronisława Komorowskiego w tej całej historii była rolą kluczową, dlatego że pan pułkownik Leszek Tobiasz nie zdążył złożyć zeznań w sądzie, bo jak być może państwo wiecie, był wzywany kilkakrotnie do sądu, nie stawiał się właśnie dlatego, że jego zeznania w pewnym momencie, z kłamstwem to jest tak, jak ja piszę w książce Z mocy nadziei, którą tu państwu przyniosłem, żeby przeczytać jej pierwszy fragment, tak? Zaraz może nawet to zrobię, bo myślę, że to jest ciekawe. Z kłamstwem jest tak, że kłamca musi mieć świetną pamięć. Bo im więcej podaje szczegółów, tym bardziej się gubi. Więc w pewnym momencie ci ludzie, którzy brali udział w tej kombinacji, zaczęli się gubić.
nie mogli mówić wtedy za każdym razem nie pamiętam, nie pamiętam, więc ich wersje w wielu punktach się rozmijały, w wielu punktach sobie przeczyły. I w pewnym momencie zeznania Tobiasza całkowicie zaczęły przeczyć zeznaniom Komorowskiego. I ja zawnioskowałem o konfrontację. Tobiasz się nie stawiał do sądu, kilka razy nie przyszedł bez usprawiedliwienia, miał wreszcie zostać doprowadzony, gdyby nie stawił się po raz kolejny. I gdy sąd stwierdził, że jeżeli nie stawi się po raz kolejny, to no, sąd rozważy doprowadzenie go. Pamiętam, jak pan Romaszewski mówi, ja obstawiam, że mimo wszystko się nie stawi, pewnie zachoruje. I wtedy Tobiasz nie zachorował, tylko zmarł na zabawie tanecznej. I problem się rozwiązał. Problem dla pana Komorowskiego i pana Aleksandra L. i pana Bondaryka i pana i jeszcze dla kilku osób, którzy sobie wzajemnie przeczyli, bo Tobiasz miał być konfrontowany z Bondarykiem, z Komorowskim, z Grasiem, z nie ma Tobiasza, nie ma tych wszystkich konfrontacji, tak? No, można powiedzieć, że majstersztyk, bo zostają jego zeznania z prokuratury, to Państwo wiecie, to wystarczy obejrzeć jakiś film nawet, żeby zobaczyć, że zeznania, które ktoś składa w prokuraturze, gdy przychodzi do sądu, to często z tych zeznań nie zostaje nawet proch i pył, bo dopiero w sądzie one są weryfikowane. Więc to by się stało zeznaniami Tobiasza, a zwłaszcza gdyby były konfrontacje. Ale nie ma konfrontacji, bo Tobiasz nie żyje. Ale zostają jego zeznania z prokuratury, tak? Których nie można już konfrontować, no bo człowiek, który je złożył, nie żyje, tak? Więc problem się rozwiązuje dla Komorowskiego i dla paru innych osób, bo nie ma tych wszystkich konfrontacji, tak? Więc tak naprawdę Tobiasz nie złożył zeznań w sądzie, Aleksander L. odmówił składania zeznań i jest trzeci z tej trójki, który był przy tych spotkaniach, pan prezydent Bronisław Komorowski, który z kolei zgodził się zeznawać, zgodził się, bo wizerunkowo, gdyby się nie zgodził, byłoby to dla niego fatalne, więc wiedział, że musi się zgodzić. No inaczej po prostu byłoby to dla niego wizerunkowo w roku wyborczym bardzo trudne, ale zgodził się, ale co, ale przyjął jaką taktykę? Taktykę nie pamiętam. Nie pamiętam, tak? Czyli mówiąc krótko, przyszedł, ale nie pamiętał najbardziej podstawowych faktów. Ja bym Państwu przytoczył, to jest raptem pół strony, książkę Z mocy nadziei, mi osobiście najbliższą. Zaczynam takimi słowami. To jest książka, którą mógłbym zacząć równie dobrze tą książkę o Bronisławie Komorowskim. W podobny sposób. Nie różniłoby się to ani na jotę, ale oczywiście musi się różnić, no bo dwie książki nie mogą zaczynać się tak samo. Tą książkę zacząłem w taki sposób. Kłamstwa nigdy nie są niewinne. Przeważnie mają na celu wymiganie się od kary czy odpowiedzialności i uzyskanie jakiejś korzyści. Większość kłamców daje się przełapać, ponieważ albo zapominają, co powiedzieli, albo ich kłamstwo staje niespodziewanie wobec niezaprzeczalnej prawdy. Dlatego ludzie mówiący nieprawdę i nieufający swojej pamięci lub po prostu mniej przebiegli, najczęściej stosują najprostszy wybieg polegający na zasłanianiu się właśnie niepamięcią. Skuteczniejszym systemem kłamstwa jest trzymanie się na tyle blisko prawdy, że nigdy nie ma pewności. Są też inne metody znane wytrawnym kłamcom, albo przeplatanie kłamstwa prawdą, albo mówienie prawdy tak, jakby była kłamstwem, bo ktoś oskarżony o kłamstwo, które okaże się prawdą, zyskuje pewien kredyt, który trwa długo i może pokryć znaczną ilość nieprawd. Dobry kłamca potrafi tak oplatać, tak omotać kokonem pajęczych półkłamstw, wypaczonych prawd i domyślników, że bardzo trudno rozeznać prawdę, choćby się ją miało przed oczami. I następne zdanie tej książki brzmi: Paweł Graś nie był dobrym kłamcą. Bo to, co pisałem, to dotyczyło Pawła Grasia, który w sądzie na 100 pytań, na 77 odpowiedział nie pamiętam. Ja myślałem, że jest to rekord nie do pobicia, ale Bronisław Komorowski, zdaje się, pobił ten rekord, ale przyjął taktykę identyczną jak Graś, czyli taktykę pod tytułem nic nie pamiętam, tak? No, jest to taktyka najbezpieczniejsza dla kłamcy, bo... Muszę mieć tych samych doradców. Jest to taktyka bezpieczna, bo jeżeli ktoś kłamie przed sądem, to bardzo łatwo to wyłapać, jeżeli ktoś jest wnikliwy.
a nie pamięć, no to jest coś, za co się do więzienia nie idzie, tak? Ale jak może być prezydentem Polski ktoś, kto nie ma pamięci? Ale właśnie, dobre pytanie, jak może prezydentem Polski być ktoś, kto nie pamięta tak wielu rzeczy, tak wielu faktów, tak? Tak więc Bronisław Komorowski przyjął taką taktykę, no i to obserwowaliśmy w sądzie. Niepamięć prezydenta Bronisława Komorowskiego. Tam, gdzie pamiętał, no to popełnił takie gafy, jak Państwu powiedziałem na początku, gdzie jedne zdania przeczyły drugim, albo mimo wszystko kłamał. Kiedy na przykład mówił, że za chwilę jako marszałek Sejmu bym się z tym zapoznał, bo miałem prawo, no to tutaj kłamał, tak? Nie miał prawa, dopóki by tego Lech Kaczyński nie odtajnił. Więc no to obserwowaliśmy. Ja nie wiem, co miałbym Państwu powiedzieć o... Ale czy Komorowski przeczytał końcu aneks? Oczywiście, że przeczytał. I to podobno pierwszego... Oczywiście, że przeczytał. Prezydentem. Oczywiście, że przeczytał. Znaczy 10 kwietnia 2010 roku. A później chce odtajnić. Bronisław Komorowski wie, że w tym aneksie dziś jest pewien, bo przecież to przeczytał. Jest jego głównym bohaterem, negatywnym. Więc dwukrotnie prokuratura zwracała się, żeby ujawnił prokuraturze, która przecież jest zobligowana do zachowania tajemnicy. Aneks za każdym razem odmawiał. On tego aneksu pilnuje jak oka w głowie, żeby on nigdzie nie dostał się w niczyje ręce. Dlaczego się tak boi tego aneksu? Ja aneksu nie czytałem, ale no mam, powiedzmy, mniej więcej wiedzę, co w nim jest, mniej więcej. I to wiem na pewno, że jest jego głównym negatywnym bohaterem. Więc boi się tego aneksu głównie dlatego, że... A czy to jest prawda, że Komorowski się przyznał do tego, że nie może ujawnić, coś takiego powiedział, że nie może ujawnić aneksu, bo musiałby wydać wyrok na siebie? No. To znaczy, ja nie pamiętam, żeby on użył takich słów, ale de facto tak jest. No to znaczy, ja tak zrozumiałam. De facto tak jest. Gdyby Komorowski ten aneks ujawnił, to musiałby ujawnić mnóstwo negatywnych rzeczy o sobie. Mnóstwo negatywnych rzeczy o sobie. Więc wiadomo, że jest ostatnią zainteresowaną osobą, żeby ten aneks ujawniać. Dlatego no, nie miejcie Państwo złudzeń, on nie będzie przez prezydenta Komorowskiego ujawniony ani teraz do końca jego kadencji, ani jeśli nie daj Boże wygra ponownie przez następne 5 lat. Ale jako świadek był cenny dla Pana sprawy? Komorowski był cenny, ja tylko nie przewidziałem jednego, tego, że prezydent pójdzie tak do końca w niepamięć. Nie pamięć. To znaczy, ja sądziłem, że to, co uszło jeszcze Grasiowi, to nie ma prawa się zdarzyć prezydentowi, żeby najważniejsza osoba w państwie odpowiadała niemal non-stop, nie pamiętam. A prezydent jednak to zrobił. Ale proszę Państwa, to pokazuje, że skoro to uszło mu na sucho, no to znaczy, że jak potężny układ sił stoi za prezydentem. Jeżeli tyle razy prezydent mówi, nie pamiętam, i media nie podejmują tego, nie pokazując, że mamy prezydenta, o którego zdrowie trzeba się naprawdę troszczyć, no bo mieć taką niepamięć, taką sklerozę, to jest problem. Zwłaszcza, no, ja myślę, że to jest jeden z argumentów. A ile Pan zadał pytań Komorowskiemu? Ponad 150, kilkudziesięciu pytań. Prezydent, sędzia mi nie dopuścił. Ja chciałem przepytać prezydenta właśnie o Fundację Pro Civili, ale mi nie dopuszczono tego, bo sędzia ściśle trzymał się tego, że tylko to, co dotyczy sprawy, czyli bardzo zawęził mi zakres przesłuchania i w związku z tym nie mogłem wyjść poza taką bardzo krótką linię, bardzo ścisłą linię, bo za bardzo ścisłe ramy. Dlatego kilkadziesiąt pytań zostało przez sędziego odrzuconych jako nie mających związku ze sprawą. Ale też by mówił, nie pamiętam. Proszę Państwa. Pewnie by mówił, nie pamiętam. Były szef komisji weryfikacyjnej, poseł Antoni Macierewicz, tak skomentował po posiedzeniu, znaczy to przesłuchanie. Do czasu czwartkowych zeznań Bronisława Komorowskiego dysponowaliśmy tylko informacjami o jego zeznaniach w prokuraturze,
która nigdy nie wyjaśniła sprzeczności w zeznaniach i nie dopytała o nie. Teraz sędzia w swoich pytaniach obnażył kłamstwa świadka. Wykazał, że Komorowski jako marszałek nigdy nie powiadomił prokuratury ani służb, ale tylko swojego kolegę. Tak było? Tak było. Dokładnie tak było. Ale czy rzeczywiście sędzia obnażył? To było tak. Znaczy sędzia zadawał troszkę pytań. Ja myślę, że zadawałem ich znacznie więcej, ale generalnie zostało to obnażone. Generalnie zostało to obnażone, tak? Że Bronisław Komorowski no de facto przez ponad miesiąc czasu prowadził, no ja się nie waham używać słów, przestępczą działalność. Była to przestępcza gra, bo funkcjonariusz publiczny nie ma prawa, przecież nie miał uprawnień do prowadzenia jakiegoś śledztwa. Nie był ani funkcjonariuszem służb tajnych, śledczych, ABW, policji, czegoś takiego, żeby prowadził jakieś swoje wewnętrzne śledztwo. On tłumaczył, że prowadził śledztwo, bo chciał poznać, dokąd to śledztwo zaprowadzi, ale było to właśnie śledztwo, bo i tak poznałby ten aneks. No próbuję Państwu powiedzieć, mówię to Państwu, nie poznałby tego aneksu. Więc nawet to tłumaczenie, znaczy dwa piętra są tego, co Pani pyta. Po pierwsze, nie miał prowadzić tego śledztwa, nawet jeżeli byłoby to śledztwo, no nie miał prawa prowadzić tego śledztwa. To było no nadużycie, jako funkcjonariusz publiczny natychmiast powinien poinformować o możliwości popełnienia przestępstwa, a nie bawić się w jakieś śledztwa, tak? To przy założeniu dobrym dla niego, że prowadził śledztwo. Druga sprawa, nie wytrzymuje w zderzeniu z faktami jego teza, że prowadził śledztwo, tylko śledztwo, a tak naprawdę nie był zainteresowany zdobyciem aneksu, bo i tak by go za chwilę widział. Nie widziałby go, mówiłem to Państwu już wiele razy dzisiaj. Nie widziałby go, bo do 2010 roku go nie widział. Bo Lech Kaczyński go nie odtajnił. A właśnie dlaczego Lech Kaczyński nie odtajnił tego? Moja wiedza na ten temat jest taka. PiS, kiedy rządził, był ze wszystkich stron atakowany i miał bardzo krótki czas na wykazanie tego całego układu, który rządzi Polską. Ustawa o komisji weryfikacyjnej w WSI obligowała tę komisję do tego, by ona zajmowała się tylko i wyłącznie wyjaśnieniem działalności WSI, czyli Wojskowych Służb Informacyjnych. Tymczasem z mojej wiedzy wynika, że aneks do raportu WSI zawiera i dane dotyczące WSI, ale też wykracza poza WSI. Pokazuje cały przestępczy układ, w którym jest ISB i przestępczość zorganizowana i wiele innych aspektów, czyli ten aneks jakby wyszedł poza ramy, do których go obligowała ustawa. I z mojej wiedzy wynika, że prezydent obawiał się, że publikując go w tej wersji, może się troszkę narazić na Trybunał Stanu i trwały prace, żeby ten aneks zawęzić do tego stanu, który będzie obejmował tylko WSI i niczego więcej. No ale te prace nie zostały zakończone. To zaszkodzić Prawo i Sprawiedliwości poza tym. No, o to też chodziło, moim zdaniem. Tego nie wiem. Wiem natomiast, że ten aneks był za szeroki i miał zostać zawężony do ram tylko WSI i wiem, że trwały nad tym prace, ale te prace zostały przerwane na skutek tragedii. On nie był skończony. Proszę Państwa, Komorowski walczy nie o reelekcję, tylko o życie na wolności. Proszę Państwa, spotkanie trwa już bardzo długo. Pan Wojtek jechał, jeszcze dzisiaj wraca do Białej Podlaskiej. Przyniesie Państwu teraz książki. Natomiast myślę, że gorąco już podziękujmy za to niezwykłe spotkanie i życzmy kolejnych sukcesów.